Niektórzy mężczyźni noszą buty z ukrytą wkładką na pięcie, aby wyglądać na wyższych. Takie buty mogą dodać nawet 15 cm wzrostu. Wyglądają zupełnie zwyczajnie, ale w środku mają dodatkową warstwę. Czasami taka wkładka jest przyklejona, a czasami wyjmowana i można samemu wybrać potrzebną wysokość. Kiedy Titanic uderzył w górę lodową i niedługo później zatonął, temperatura Oceanu Atlantyckiego wynosiła około 2 stopni Celsjusza, co oznacza, że woda była niemal poniżej punktu zamarzania. Nic dziwnego, że tak wielu pasażerów nie przeżyło. Niektóre ptaki mają rząd szczecinek wystających z krawędzi powiek. Te włoski można prawdopodobnie nazwać rzęsami, ale podczas gdy ludzkie rzęsy to zmodyfikowane włosy mające chronić oko, rzęsy ptaków są zmodyfikowanymi piórami. Bliźnięta jednojajowe nie mają takich samych odcisków palców. Nie możesz więc zrzucać winy za swoje występki na rodzeństwo. Różne czynniki przed narodzeniem dziecka, takie jak ułożenie w łonie matki, długość pępowiny i tempo wzrostu palców, wpływają na odciski palców. Prędkość obrotu Ziemi zmienia się, a dokładniej cały czas zwalnia, nawet w tym momencie. Oznacza to, że średnio co 100 lat długość dnia wydłuża się o 8 sekund. 600 milionów lat temu dzień trwał zaledwie 21 godzin. Większość map świata jest błędna. Na wielu mapach nadal używa się siatki Mercatora, która została stworzona w 1569 roku. Jednak ta metoda jest bardzo niedokładna i sprawia, że Alaska wygląda na tak dużą jak Brazylia, podczas gdy w rzeczywistości jest 5 razy mniejsza. Jeśli chodzi o Grenlandię, wygląda ona na 14 razy większą niż jest w rzeczywistości. Aby mapa była dokładna, musiałaby być naturalnej wielkości i okrągła, a nie płaska. Mrówki nie mają płuc. Oddychają przez maleńkie rurki zwane tchawkami. W zależności od gatunku mrówka może mieć ich 9 lub 10 po każdej stronie ciała. Uśredniony kolor wszechświata jest poetycko nazywany kosmicznym latte. W badaniu przeprowadzonym 22 lata temu naukowcy odkryli, że światło pochodzące z innych galaktyk uśrednia się do beżowego koloru, który jest bardzo zbliżony do białego, tak jak ukochany przez wielu napój. Istnieje coś takiego jak ujemne decybele. Najcichszym miejscem na Ziemi jest komora bezechowa Microsoftu w Redmond w USA. Poziom dźwięku wynosi tam minus 20,6 decybela. Takie komory są zbudowane z ciężkiego betonu i cegieł i są umieszczone na sprężynach, aby wibracje nie przenosiły się do komory przez podłogę. Banany są radioaktywne. Czekaj, nie przejmuj się tak, nie jest tak źle. Banany są bogate w potas, więc są też lekko radioaktywne ze względu na naturalny izotop potasu 40. Z drugiej strony twoje ciało zawiera około 16 mg potasu 40, więc w rzeczywistości jesteś około 280 razy bardziej radioaktywny niż ten biedny banan. W każdym razie organizm pozbywa się nadmiaru potasu 40 z banana w ciągu kilku godzin. Nie ma czegoś takiego jak linia prosta. Wystarczy przybliżyć obraz, aby dostrzec pewne nieregularności. Nawet wiązka światła laserowego jest nieco zakrzywiona. W sytuacjach awaryjnych ryby tworzą uporządkowane linie. Na przykład podczas ewakuacji przez wąskie przestrzenie w niebezpiecznych sytuacjach ławice bystrzyków neonowych ustawiają się w kolejce, aby nie zderzyć się ze sobą i nie zablokować przepływu. Naukowcy uważają, że takie zachowanie oznacza, że ryby potrafią przestrzegać zasad społecznych nawet w sytuacjach awaryjnych, w przeciwieństwie do nas, ludzi. Hipopotamy nie potrafią pływać. Zwierzęta te mają duże kości, które są w dodatku tak gęste, że hipopotamy ledwo utrzymują się na powierzchni wody. Dlatego zwierzęta te nie pływają. Zamiast tego wykonują coś w rodzaju galopu w zwolnionym tempie po dnie rzeki. Hipopotamy mogą również spać pod wodą dzięki odruchowi, który pozwala im wynurzyć się na powierzchnię, wziąć oddech i opaść z powrotem na dno bez budzenia się. Klocki Lego wytrzymują ściskanie lepiej niż beton. Zwykły plastikowy klocek Lego może utrzymać ciężar 375 tysięcy innych klocków, zanim pęknie.
Teoretycznie mogłoby to pozwolić na zbudowanie wieży o wysokości ponad 3,2 km. Ale gdybyśmy zdecydowali się przeskalować to do cegieł wielkości domu, cena byłaby wygórowana. Jeśli kiedykolwiek polecisz w kosmos, możesz zabrać ze sobą swoje jojo. W 2012 roku astronauta NASA Dom Petit zabrał jojo na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i użył go do pokazania kilku sztuczek. Działanie jojo opiera się głównie na prawie zachowania momentu pędu. A jeśli sznurek jest napięty, prawa te obowiązują również w warunkach mikrograwitacji. Według pewnej teorii pocimy się w stresujących sytuacjach, aby ostrzec mózgi innych ludzi, żeby były przygotowane na niebezpieczeństwo, które wywołuje w nas niepokój. Skany mózgu wykazały, że gdy wąchasz pot wytwarzany przez przerażonego człowieka, rozświetlają się obszary odpowiedzialne za sygnały emocjonalne i społeczne. A kiedy ty jesteś niespokojny, twój współczulny układ nerwowy wytwarza hormony, w tym adrenalinę, która włącza gruczoły potowe. Na Wenus występują tęcze, które nazywane są gloriami. Gloria wygląda jak seria kolorowych, koncentrycznych pierścieni i jest spowodowana interferencją fal świetlnych wewnątrz kropel, a nie procesem odbicia, załamania i rozproszenia światła, który powoduje powstawanie ziemskiej tęczy. Protony wyglądają jak obważanki, kule, orzeszki ziemne i piłki do rugby. Innymi słowy, występują w różnych kształtach i rozmiarach. Ich wygląd zmienia się w zależności od prędkości kwarków, mniejszych cząstek wewnątrz nich. Jeśli spojrzysz na Księżyc, będąc na półkuli południowej, będzie wydawał się odwrócony do góry nogami, a człowiek na Księżycu będzie wyglądał bardziej jak królik. Zapamiętasz więcej swoich snów, jeśli źle śpisz i budzisz się wiele razy w ciągu nocy. Jest również bardziej prawdopodobne, że zapamiętasz swój sen, jeśli ktoś lub coś obudzi cię, gdy śnisz. Psy przechylają głowę podczas słuchania ludzi, aby skuteczniej rozpoznawać znajome słowa, takie jak spacer. Pomaga im to również lepiej zrozumieć ton głosu. Istnieje również pogląd, że jeśli pies nie przechyla często głowy, to dlatego, że bardziej polega na wzroku, a mniej na słuchu. Lustra ustawione naprzeciwko siebie nie będą tworzyć nieskończonych odbić. Każde kolejne odbicie będzie ciemniejsze niż poprzednie, aż w końcu staną się niewidzialne. Lustra pochłaniają tylko ułamek energii padającego na nie światła, tak więc całkowita liczba odbić, jakie mogą wytworzyć lustra, wynosi około kilkuset. Mrówki mają zapach, ponieważ wiele gatunków tych owadów wytwarza silnie pachnące substancje chemiczne, gdy czują się zagrożone, rozgniewane lub gdy są zgniatane. Mrówki Odontomachus wydzielają czekoladowy zapach, gdy są zgniatane. Z kolei mrówki Lasius wydzielają cytrynowy zapach w momencie zagrożenia. Żyrafy mruczą, gdy chcą się ze sobą komunikować. Naukowcy uważają, że pomruki o niskiej częstotliwości mogą być formą kontaktu z osobnikami, które zostały oddzielone od swojego stada. Może to również pomóc żyrafom odnaleźć się nawzajem w ciemności. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w tych wspaniałych zwierzętach? Niektórzy naukowcy uważają, że żyrafy gadają przez sen. I jeszcze jedna fajna historia o maratończyku, któremu ukończenie biegu zajęło ponad 50 lat. Japoński maratończyk Shizo Kanakuri był jednym z dwóch sportowców, których Japonia wysłała na Igrzyska Olimpijskie w Sztokholmie. Ale Kanakuri szokująco zniknął w trakcie biegu maratońskiego. Okazało się, że po ciężkiej 18-dniowej podróży do Sztokholmu, najpierw statkiem, a potem pociągiem, mężczyzna był wyczerpany. Przerwał wyścig, ponieważ jego kondycja po prostu nie pozwalała mu na dalszy bieg. Sportowiec zajrzał na pobliskie przyjęcie w ogrodzie, gdzie wypił sok pomarańczowy i został tam na chwilę, aby dojść do siebie. Później Kanakuri był tak zażenowany swoją porażką, że wrócił do Japonii, nie powiadamiając o tym nikogo, w tym organizatorów wyścigu. Tak więc szwedzkie władze uznały go za zaginionego na 50 lat, zanim dowiedziały się, że spokojnie żyje w swoim rodzinnym kraju. W 1967 sportowiec otrzymał propozycję dokończenia biegu. Zgodził się. 54 lata, 8 miesięcy, 6 dni, 5 godzin, 32 minuty i 23 sekundy po rozpoczęciu wyścigu ukończył maraton. To była długa podróż. Po drodze mężczyzna ożenił się, miał 6 dzieci i 9 wnucząt.
Każda historia ma dwa oblicza. Podobnie jak wacik kosmetyczny. Tyle, że ten ma inną teksturę. Jedna jest gładka i przeznaczona do bardziej wrażliwych obszarów twarzy, na przykład oczu, a druga szorstka. Pomaga usunąć makijaż i oczyścić twarz w mniej wrażliwych miejscach, takich jak czoło. Jeśli macie w domu kwiaty, prawdopodobnie zauważyliście dziury w dnie doniczek. Dzięki nim wasi zieloni przyjaciele żyją długo i szczęśliwie. Otwory są potrzebne do odprowadzania wody. Gdyby nie one, woda gromadziłaby się w doniczce, co mogłoby doprowadzić do obumarcia rośliny. Ponadto dzięki otworom korze nie mogą rosnąć i rozprzestrzeniać się poza granice doniczki. Czy zauważyliście, że okulary pilotki mają najczęściej zielone soczewki? Jest to związane z ich historią. Po raz pierwszy pojawiły się w latach 30. ubiegłego wieku. Wcześniej piloci nosili gogle, które chroniły ich oczy podczas lotu. Duże wysokości, rażące słońce i temperatury poniżej zera stanowiły nie lada wyzwanie. Gogle rozwiązały ten problem, ale wówczas pojawił się nowy. Ze względu na dużą różnicę temperatur pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną stroną gogli, szkła zaparowywały i zasłaniały pilotowi widok. Firma Bausch & Lomb wymyśliła więc otoczone lekką metalową ramką szkła w kształcie łezki. Soczewki były ciemnozielone, ponieważ odcień ten blokuje niebieskie światło, które było uciążliwe, gdy piloci lecieli ponad linią chmur. Dodatkowo zielone soczewki redukują odblaski oraz poprawiają kontrast i ostrość widzenia. Otwory po bokach konwersów. Czy to naprawdę konieczne? Cóż, dzięki nim powietrze może swobodnie wpadać do buta, dzięki czemu stopy mniej się pocą. Możecie też wykorzystać je do spersonalizowania waszych trampek i wiązania ich na różne sposoby. Plastikowe butelki mają rowki z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki nim łatwiej jest w upalny dzień chwycić śliską od skraplającej się na niej wody butelkę. Gdybyście po treningu z poconymi rękami próbowali złapać gładką butelkę, ciężko byłoby wam ją utrzymać. Po drugie, dzięki tym wypukłościom producenci mogą stosować cieńszy plastik, czyli potrzebują mniej materiału do produkcji. Cieńszy plastik nadal jest wystarczająco twardy, aby butelka zachowała swój kształt. Drewniane wieszaki na ubrania nie tylko ładnie wyglądają. Zazwyczaj wykonane są z drewna cedrowego, które sprawia, że w szafie przyjemnie pachnie, a insekty omijają ją szerokim łukiem. Drewniane wieszaki są też dość twarde, więc przydają się do ciężkich ubrań, takich jak kurtki, a do tego trudno je uszkodzić, więc posłużą na dłużej. Być może zauważyliście, że na dole pasty do zębów znajduje się kolorowy kwadrat. Te bloczki są najczęściej niebieskie, czerwone, zielone i czarne i pełnią funkcję swego rodzaju znaków rozpoznawczych, ponieważ dzięki nim maszyny produkcyjne na linii montażowej wiedzą, gdzie i kiedy należy przeciąć tubkę i uszczelnić jej końcówkę. Niektóre buty mają z tyłu pętle. Pewnie to taka moda, co? A może producenci dodają je dla zabawy? Okazuje się, że pętle nie są bezcelowe. Dzięki nim łatwiej jest włożyć but na stopę. Jeśli chcecie, możecie też powiesić za nie buty lub użyć, aby ciaśniej je zawiązać. Czas na spowiedź. Kojarzycie te końcówki, które kupiliście w pakiecie z odkurzaczem? Czy wy też schowaliście je na dnie szafy i nigdy po nie nie sięgaliście? Chyba warto to zmienić, ponieważ mogą one bardzo ułatwić sprzątanie domu, a w szczególności tych trudno dostępnych miejsc, do których podstawowa końcówka nie dociera. Wszyscy wiemy, do czego służy obieraczka do warzyw, ale czy wiecie, że oprócz obierania skórki z marchewki lub ziemniaków możecie obrać nią cebulę? Dzięki temu zaoszczędzicie nie tylko czas, ale i mnóstwo łez. Niektóre swetry mają dość specyficzne oprzycie kołnierzyka, układające się w literę V. Prążkowana wstawka, podobnie jak ściągacze w oprzeciu i rękawach, miała ułatwiać założenie swetra bez ryzyka, że straci on swój kształt. Ten maleńki trójkącik rozciągał się, dzięki czemu włożenie go przez głowę było łatwiejsze. Zadaniem przeszycia było również wchłanianie potu. We wczesnych wersjach swetrów przeszycie w kształcie litery V znajdowało się zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale z czasem z tego drugiego zrezygnowano. Dziś wstawka w kształcie litery V pełni raczej funkcję dekoracyjną, ponieważ producenci zaczęli projektować kołnierze w kształcie litery V, nie używając do tego prążkowanego materiału. Jaskrawe, kolorowe kwadraty lub koła, które widzimy na opakowaniach żywności, nie informują nas o witaminach, minerałach czy smakach. I nie, nie jest to jakiś tajny kod. Oznaczenia te przeznaczone są dla inżynierów poligrafów. Nazywa się je paskami kontroli koloru lub paskami densytometrycznymi. Podczas procesu drukowania opakowań producenci używają ich, aby sprawdzić, czy farba jest prawidłowa. Porównując kolor tych bloków, są w stanie stwierdzić, że marka ma spójną i rozpoznawalną jakość na całym świecie.
Większość drukarek używa tylko czterech kolorów: odcienia żółtego, purpurowego, niebieskiego i czarnego. Niektóre drukarki wyposażone są w dodatkowe kolory, takie jak zielony, pomarańczowy czy fioletowy. Z tego względu na niektórych opakowaniach czasem widzimy wiele kwadratów. Testują one każdy kolor atramentu. Marginesy w zeszytach nie służą do robienia notatek. Wymyślono je, aby chronić zapiski przed szczurami, które swego czasu często zamieszkiwały ludzkie domy. Szczury znane są ze swojej diety obejmującej w zasadzie wszystko, nawet papier. Ludzie zaczęli więc dodawać szerokie marginesy jako przystawkę, która miała napełnić brzuszki gryzoni, zanim dotarły do głównego dania, jakim były zapisane strony. Blisko wycięcia w klapie garnituru znajduje się dziurka na guzik, którą producenci zaszywają tak, że nie można jej przerwać, nie niszcząc przy tym odzieży. Kiedy porównacie ją z drugą klapą, zobaczycie, że ta jest zupełnie gładka. Taką nieprzerwaną dziurkę na guziki znajdziecie nie tylko na marynarce od garnituru. Mają ją również koszule, płaszcze i kilka innych części garderoby. Dlaczego? Odpowiedzi należy szukać w historii. Pierwsze klapy pojawiły się na początku XIX wieku. Wcześniej mężczyźni nosili głównie surduty z wysokimi kołnierzami, które zapinali aż do samej góry. W upalne dni obniżali kołnierzyki, a górny guzik zostawiali rozpięty. To była ulga od gorąca, a dodatkowo wywinięte kołnierzyki symetrycznie układały się na klatce piersiowej, co dziś kojarzymy jako klapy. Ludzie przestali używać górnej dziurki od guzika po tym, jak wymyślili klapę. No, chyba że podczas jakiejś formalnej okazji, kiedy wkładali tam kwiatek. Twórcy garniturów pozostawili ją jednak jako element dekoracyjny. Woreczki na herbatę. Dość łatwo domyślić się, do czego służą, ale mogą przydać się również do odświeżenia obuwia. Wystarczy włożyć torebki herbaty, nieużywane oczywiście, do butów na całą noc. Kiedy wy będziecie spali, herbaciane saszetki będą skutecznie pochłaniać wszystkie niechciane zapachy. Klipsy biurowe również mają dodatkowe zastosowanie. Można nimi spiąć pieniądze. To samo dotyczy spinaczy do papieru. Jeśli wasza ulubiona bransoletka się zerwała, a wy nie chcecie jej ściągać, spinacz może pomóc. Wystarczy zaczepić go przez każdy koniec, mocno skręcić i bransoletka jest jak nowa. Obecnie znakiem firmowym Mozilla Firefox jest lis owinięty wokół planety. Natomiast w roku 2002 był to feniks odradzający się z popiołów. Dlatego też w tamtych czasach przeglądarka nosiła nazwę Mozilla Firebird, czyli ognisty ptak. Dwa lata później twórcy ostatecznie zdecydowali się jednak na Firefoxa, jak w Anglii nazywa się czasem rudą pandę, rzadkie chronione zwierzę występujące w Azji. Na logotypie Toblerone ukrywa się niedźwiedź stojący na tylnych łapach. Słynną markę wyrobów czekoladowych założyli w Bernie, stolicy Szwajcarii, Emil Baumann oraz Theodor Tobler. Berno znane jest jako miasto niedźwiedzi. To zwierzę widnieje nawet na jego herbie. Nie powinno więc dziwić, że miś znalazł się na rysunku alpejskiego szczytu Matterhorn, stanowiącego znak firmowy Toblerone. Inspiracją dla wizerunku uśmiechniętej dziewczynki na logo Wendy's była córka twórcy sieci restauracji fast food Dave'a Thomasa. Chociaż Wendy to nie jej imię, a żartobliwa ksywka. Uważny obserwator zauważy, że kołnierzyk dziewczynki tworzy litery układające się w słowo mom, czyli mama. Czy był to celowy zabieg, czy nie? Między innymi dzięki temu sieć Wendy's utożsamiana jest ze swojskim domowym klimatem. W reklamach iPhone'a zawsze pojawia się godzina 9:41 i nie jest to przypadek. W 2007 roku Steve Jobs zaprezentował światu pierwszy model iPhone'a dokładnie o tej godzinie po 41-minutowej prezentacji. Pierwsze logo Apple zaprojektowane w 1976 przedstawiało siedzącego pod jabłonią Newtona w momencie, gdy miało spaść mu na głowę jabłko. Nawiązanie do anegdoty okazało się niejasne dla odbiorców, więc Jobs zdecydował się na zmianę znaku firmowego. To Robowi Janoffowi zawdzięczamy współczesną formę logotypu Apple. Janoff prawdopodobnie wzorował się na pierwotnym jabłku, ale postanowił całość uprościć. Dodał nadgryzienie, aby nie było wątpliwości, że chodzi o jabłko, a nie na przykład wiśnie, brzoskwinie, ani żaden inny okrągły owoc z ogonkiem. Nieświadomie wzbogacił przy tym znak firmowy o zabawną grę słów. Byte, czyli kęs, wymawia się tak samo jak byte, jednostka informacji pamięci komputerowej.
Logotyp Toyoty zawiera jednocześnie kilka znaczeń. Nachodzące na siebie owale przedstawiają połączone w jedną całość serca firmy oraz konsumentów, symbolizując relację opartą na zaufaniu. Dodatkowo obrazują literę T oraz kierownicę. Zewnętrzny owal symbolizuje świat obejmujący Toyotę, a tło – szereg wartości, którymi kieruje się koncern. Wysoką jakość, wartość powyżej oczekiwań, radość z prowadzenia samochodu, innowacje, uczciwość, bezpieczeństwo, troskę o środowisko oraz odpowiedzialność społeczną. Ze względu na duże ryzyko misji Apollo 11, żaden ubezpieczyciel nie chciał wystawić astronautom polisy. Armstrong, Aldrin i Collins musieli zatem wykazać się inwencją, aby zadbać o swoich najbliższych. Złożyli mianowicie setki podpisów na specjalnie przygotowanych pamiątkowych kopertach z nadrukiem. Nietypową polisę rodziny mogły sprzedać kolekcjonerom, gdyby załoga nie powróciła z misji na Księżyc. Baton Snickers wymyślił Frank Mars, założyciel spółki Mars. Wzorował się przy tym na już istniejącym przysmaku, którego składnikami były nugat i orzeszki ziemne w karmelu. Batonik nazwano na cześć ulubionego konia rodziny Marsów, choć do roku 90 w Wielkiej Brytanii był sprzedawany pod nazwą Marathon. Wkrótce po tym, jak batonik przemianowano na Snickersa, aby dopasować go do globalnej nomenklatury, spadł z pierwszego miejsca na trzecie, jeśli chodzi o sprzedaż. Gdy projektowano logo NBC, kolorowe telewizory stanowiły rewolucję na rynku, na co ma wskazywać tęczowa feria barw. Paw odnosi się do przysłowia dumny jak paw, czyli z dumy z wprowadzenia na rynek kolorowej transmisji obrazu. Pióra w sześciu kolorach reprezentują sześć głównych pionów organizacyjnych NBC. Żółta strzałka na znaku firmowym Amazon, biegnąca od litery A do Z, daje do zrozumienia, że w największym na świecie sklepie internetowym można zamówić dosłownie wszystko. Przy okazji strzałka przypomina uśmiech, co buduje skojarzenie, że skorzystanie z usług firmy równa się satysfakcji klienta. Z początku przedsiębiorstwo nazywało się Kadabra. Jeff Bezos eksperymentował z kilkoma nazwami, a jedna z nich, Relentless.com, wciąż funkcjonuje i odsyła klienta do Amazona. Twórca pizzerii Papa John's, John Schnatter, pracował kiedyś w schowku na miotły w barze, który prowadził wspólnie ze swoim ojcem w Indianie w roku 1984. Rozwinął swój biznes ze skromnych początków w trzecią co do wielkości sieć pizzerii na świecie, posiadającą 5,5 tysiąca lokali w 49 krajach. Baskin-Robbins ma 31 różnych smaków. Liczbę można odczytać na logotypie lodziarni. Brzuszki litery B to trójka, natomiast noga litery R to jedynka. Wciąż można wejść na pierwszą stronę internetową w historii o nazwie The World Wide Web Project, którą uruchomiono w 1991 roku. Portal zawiera historyczne archiwum informacji na temat globalnej sieci internetowej, ale nie ma na niej ani jednego obrazka. Sam tekst. Projekt hipertekstowej usługi www przedstawił w 1989 brytyjski inżynier i naukowiec Tim Berners-Lee, który w tamtym czasie pracował w ośrodku badawczym CERN. Opakowanie owocowej gumy do rzucia Wrigley było pierwszym produktem zeskanowanym na kasie w supermarkecie w Ohio w 1974 roku. Kod kreskowy wynaleziono i opatentowano już w 1952, ale zaczęto stosować do skanowania zakupów dopiero po tym, jak twórca kodu został zatrudniony w firmie IBM. Przedtem pracownik w sklepie musiał przyklejać metkę z ceną na każdym produkcie, którą kasjer następnie ręcznie wstukiwał do kasy. Logo producenta odzieżowego Quicksilver jest zainspirowane słynnym drzeworytem Wielka Fala w Kanagawie autorstwa japońskiego artysty Hokusaja. Roxy, marka dla kobiet tej samej firmy, to logo Quicksilver plus lustrzane odbicie, przez co obrazek przypomina serce. Jeszcze do 2010 roku internet na angielskiej wsi był wolniejszy od gołębi pocztowych. To nie żart. Przeprowadzono test, w ramach którego gołębie z pamięcią USB wysłano z gospodarstwa w Yorkshire do Skegness w Lincolnshire. Gdy ostatnie gołębie dotarły do celu, załadowało się dopiero niecałe ćwierć 300-megabajtowego pliku. Picasa to świetne narzędzie do organizowania kolekcji zdjęć cyfrowych.
Logo przeglądarki plików graficznych to coś więcej niż tylko kolorowa migawka aparatu fotograficznego. Pięciobok w środku ma kształt domu, co ma znamionować bezpieczne miejsce do przechowywania zdjęć. Casa to zresztą po hiszpańsku dom, natomiast pi to skrót od słowa pixel. Jak to się wszystko ładnie układa. Litery L i G w logo LG tworzą razem ludzką twarz. L jako nos, a G to cała reszta. Ta twarz przyszłości ma przybliżyć firmę do klienta i nadać jej bardziej przyjazny wymiar. Wiele firm technologicznych testuje swoje produkty w Nowej Zelandii. Jest to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie, gdzie mówi się po angielsku. Co ważniejsze, jest na tyle odizolowany od reszty świata, że wieść o porażce danego produktu szybko się nie rozniesie. Logo FedExu jest z pozoru banalne, jeśli chodzi o kolory i czcionkę, ale gdy przyjrzeć się uważnie, można dostrzec strzałkę pomiędzy literami E i X. Strzałka symbolizuje szybkość, dokładność, dążenie do doskonałości i wytrwałość w osiąganiu celu. Cztery pierścienie w znaku firmowym Audi przedstawiają cztery firmy, z których fuzji powstał gigant motoryzacyjny, mianowicie Audi, DKW, Horch oraz Wanderer. I ciekawostka, ta ostatnia zaczynała jako warsztat naprawy rowerów. Twórcom logo Gillette, lidera produkcji akcesoriów do golenia, przyświecał jeden cel. Miało być ostre i precyzyjne. To dlatego w ostatecznej wersji znaku litera G oraz kropka nad I są jakby przycięte. Czerń i biel oznaczają elegancję, czystość, prestiż oraz doskonałość wykonywania produktów. Są ludzie cierpiący na technofobię, czyli lęk przed technologią. Obecnie odnosi się to przeważnie do zaawansowanych urządzeń jak komputery, jednak pierwsze przypadki tej przypadłości odnotowano już w czasach rewolucji przemysłowej. W XVIII wieku robotnicy obawiali się, że nowe maszyny pozbawią ich pracy. Do ostrzyżenia swoich trawników Google wynajmuje od specjalnej kalifornijskiej firmy kozy. 200 zwierzaków przewozi się okresowo do głównej siedziby Google w Mountain View, gdzie przez tydzień wyjadają trawę oraz nawożą teren swoimi odchodami. Założyciele pizzerii Domino's pierwotnie zamierzali dodawać do znaku firmowego po jednej kropce na każdy nowo otwarty lokal, jednak sieć rozwijała się zbyt szybko, więc ostatecznie zdecydowali się ograniczyć do trzech kropek symbolizujących trzy pierwsze restauracje. W 2004 do alfabetu Morsa po raz pierwszy od 60 lat dodano nowy znak – AT. Małpa to połączenie sygnałów oznaczających litery A i C bez odstępu. Od kilkunastu lat można zatem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nadać kodem Morsa na przykład swój adres e-mail. Przez 150 lat istnienia firmy logo Levi zmieniało się 8 razy. Pierwsza wersja nazywała się Dwa konie i zawierała całe mnóstwo detali. Obecne logo, skrzydło nietoperza, jest w użyciu od 50 lat i ma kształt kieszonki, którą posiadają wszystkie dżinsy Levi Strauss. Koncepcja była taka, aby marka kojarzyła się młodzieżowo, a jednocześnie ponadczasowo. Aplikacja do notatek Evernote ma w swoim logo słonia, co odnosi się do powiedzenia, że słonie nigdy nie zapominają. Dodatkowo ucho słonika z Evernote jest zagięte jak róg karteczki do robienia notatek. Litera H w logo Hyundai'a to nie tylko pierwsza litera nazwy firmy, ale również zarys dwójki osób podających sobie ręce, co wyraża zaufanie pomiędzy firmą a konsumentami. Otaczający je owal to symbol globalnej ekspansji koreańskiego koncernu. Srebrny kolor logo wskazuje na wyrafinowanie i dążenie do perfekcji, natomiast wersja na błękitnym tle – niezawodność oraz doskonałość. Znak firmowy Lacoste ma dość ciekawą historię. Współzałożyciel firmy, René Lacoste, był amatorem tenisa. Rozegrał kiedyś mecz z kapitanem reprezentacji Francji w zawodach Pucharu Davisa, który obiecał mu walizkę ze skóry krokodyla, jeśli uda mu się go pokonać. Lacoste co prawda przegrał, ale dostał za to przezwisko krokodyl i kazał sobie wyszyć na bluzie wizerunek tego gada. Gdy przyszedł czas, by wprowadzić na rynek markę odzieżową, Lacoste od razu wiedział, jak będzie wyglądać jej logo. W zakładach Oreo co roku produkuje się ponad 40 miliardów ciastek. Kiedyś Oreo sprzedawano na wagę w cenie ponad 2 dolarów za 4 kg. Na każdym ciasteczku widnieje logo właściciela marki Nabisco. Podwójny krzyż to europejski symbol jakości.
Gdy w 1984 roku Michael Dell otwierał swój biznes, zamierzał zmienić świat. Nawiązuje do tego przechylona litera E w logo Della. To turn something on its ear, czyli dosłownie przewrócić na ucho, to angielski idiom oznaczający zrewolucjonizować. Niebieski kolor wyraża lojalność, wiarygodność, pewność oraz inteligencję. Pierwszy budzik mechaniczny odzywał się wyłącznie o 4 nad ranem. Wynalazł go w 1787 mieszkający w Hampshire Levi Hutchins. Potrzebował urządzenia, które pomagałoby mu wstać na czas do pracy. Natomiast pierwowzór budzika stworzyli już starożytni Grecy 250 lat przed naszą erą. Zegar wodny działał na podobnej zasadzie co klepsydra, tyle że po upływie określonego czasu podnosząca się woda uruchamiała gwizdek. Logo Airbnb to wcale nie wygięty spinacz. Nazywa się Belo, od pierwszych liter słowa belong, czyli mieć swoje miejsce, i łączy w sobie kilka elementów. Głowa symbolizuje ludzi, ikona lokalizacji – miejsce, serce – miłość, a litera A – samą firmę Airbnb, która to wszystko łączy. W 2006 roku Qatar Telecom zorganizował akcję charytatywną, w ramach której sprzedano numer telefonu 666 66 66 anonimowemu nabywcy za blisko 3 miliony dolarów. Jest to obecnie najdroższy numer telefonu na świecie. Segway Polo to sport zespołowy, który ostatnio zaczął zyskiwać na popularności głównie dlatego, że nie ma żadnych specjalnych wymagań odnośnie formy czy wieku zawodników. Mecz składa się z 4 8-minutowych kwart, a celem jest wbicie piłeczki do bramki za pomocą młotka. Przyjrzyj się uważnie logo Tour de France, a na pewno zauważysz, że w literach O, U oraz R kryje się kolarz. Dodatkowo żółte koło odnosi się do etapów wyścigu, które mają miejsce tylko za dnia. Syndrom fantomowych wibracji to przypadłość występująca przy nadmiernym korzystaniu ze smartfona. Cierpiącym na to osobom bezustannie wydaje się, że ich telefon dzwoni albo wibruje. Logo Sony Vaio ma wyrażać udaną fuzję analogowych oraz cyfrowych technologii w produktach firmy. Litery V oraz A sugerują wyglądem analogową falę, natomiast I oraz O przypominają 1 i 0, czyli cyfry kodu binarnego. Pierwszy model Xboxa posiadał nagrane fragmenty z kilku programów Apollo. Zostawiając konsolę na głównym ekranie, po jakimś czasie można było usłyszeć prawdziwe transmisje z przebiegu misji. Pinterest umożliwia przypinanie interesujących Cię rzeczy na różnych forach, o czym świadczy już samo logo, znak pineski ukryty w literze P. Pineskowe P to istotny element marki, poniekąd zachęcający użytkowników do przypinania poprzez naśladowanie czynności sugerowanej w logo. Firma Pepsi wydała około miliona dolarów na zaprojektowanie znaku firmowego zawierającego liczne ukryte znaczenia. Nawiązania obejmują feng shui, renesans, pole magnetyczne Ziemi, ogólną teorię względności oraz Mona Lisa, Partenon oraz kilka innych. Całościowo ma to jakoby symbolizować klucz do wszechświata. Firma Nintendo została założona w 1889 roku, na długo przed wynalezieniem komputera, i produkowała karty do gry. Choć od wielu lat zajmuje się głównie rynkiem gier konsolowych, wciąż produkuje karty Hanafuda, a nawet organizuje turniej brydżowy Puchar Nintendo. W 1973 pracownik Motorola wykonał pierwsze w historii połączenie komórkowe do konkurencji z firmy Bell. Po drugiej stronie linii panowała cisza. Kilogramowy prototyp był wielkości cegły, wystarczał na 35 godzin rozmów i ładował się 10 godzin. Pierwszy komercyjny SMS wysłano 3 grudnia 1992 roku. Pracownik Vodafone życzył komuś wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia. W dzisiejszych czasach codziennie wysyłane jest 6 miliardów SMS-ów. W 1986 roku, rok po tymczasowej rezygnacji Steve'a Jobsa, firma Apple otworzyła linię odzieżową. Kolekcja Apple była swego rodzaju badaniem gruntu, aby przekonać się, co skłonni są kupić klienci, aby posiadać markową odzież, akcesoria oraz produkty codziennego użytku. Poziome paski w znaku firmowym IBM przypominają o czasach, gdy fotokopiarki nie radziły sobie z dużymi blokami pełnego druku. Pierwotnie logo zawierało 14 pasków, ale ograniczono ich ilość do 8 ze względu na przebijanie atramentu na wydrukach.
Czcionka szeryfowa w dolnej części litery M to znak równości, sygnalizujący, że firma przywiązuje dużą wagę do tej kwestii. 5 MB danych ważyło kiedyś tonę. W 1953 roku w laboratoriach IBM powstał pierwszy dysk twardy. Był wielkości szafy, ważył 1000 kg, a mieścił zaledwie 5 MB danych. Znak firmowy McDonald's to nie tylko litera M, ale również charakterystyczne złote łuki kojarzone z lokalami sieci fast food. Są one doskonale widoczne z daleka i przyciągają klientów, na przykład kierowców z trasy. Mysz komputerową zaprojektował w 1964 Douglas Engelbart pod mało chwytliwą nazwą wskaźnik w układzie XY dla systemów wyświetlania. Prototyp był wykonany z drewna, dość kanciasty i miał niewielki przycisk z górnej prawej strony. Engelbart przezwał później urządzenie myszą, gdyż wychodzący z niego kabel przypominał mu ogon gryzonia. Mitsubishi to połączenie japońskich słów mitsu, czyli trzy, oraz hishi, oznaczającego orzech wodny. W Japonii kształt liści tej rośliny kojarzony jest z kształtem rombu, a zatem Mitsubishi można ostatecznie przetłumaczyć jako trzy diamenty. Tarcza w logo Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL wyraża przywiązanie do najwyższych standardów sportowej rozrywki, natomiast 8 gwiazd to 8 dywizji, z których składa się obecnie NFL. Na początku autokorekta w produktach Microsoftu nie była zbyt sprawna. Aby poprawić słowo tech na D, należało wcisnąć strzałkę w lewo plus klawisz F3. Logo Northwest Airlines zawiera ciekawe zastosowanie negatywnej przestrzeni, litery N i W. Trójkąt w okręgu reprezentuje kompas wskazujący na północny wschód. Ta amerykańska linia lotnicza funkcjonowała od 1926 do 2010, kiedy to połączyła się z linią Delta. Badanie przeprowadzono w nowojorskim szpitalu klinicznym Beth Israel wykazało, że chirurdzy, którzy w dzieciństwie spędzali przynajmniej 3 godziny tygodniowo na grach komputerowych, popełniali 37% mniej błędów, wykonywali zabiegi 27% szybciej, a wyniki ich testów umiejętności były lepsze aż o 42%. Mercedes-Benz powstał na skutek fuzji spółek założonych przez Gottlieba Daimlera oraz Karla Benza. Benz zarejestrował logo w 1909 roku. Była to kierownica ze stylizowanym napisem Benz otoczona przez laurowy wieniec. Daimler już wcześniej miał logo w postaci trójramiennej gwiazdy. W ramach fuzji firm w 1925 połączono także logotypy, umieszczając daimlerowską gwiazdę w wieńcu laurowym Benza. Trzy ramiona gwiazdy mają symbolizować dominację Daimlera na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Carrefour to po francusku skrzyżowanie, więc wydaje się logiczne, że na logo sieci supermarketów widnieją dwie stylizowane strzałki w przeciwnych kierunkach. Kolorystyka ma charakter narodowy. Czerwony, niebieski i biały to barwy francuskiej flagi, a biała przestrzeń pomiędzy strzałkami tworzy literę C. Logo lizaków Chupa Chups zaprojektował Salvador Dali. Artysta umieścił tekst na tle przypominającym kształtem stokrotkę, a całość przesunął z boku opakowania na czubek lizaka, aby było lepiej widoczne dla kupujących. Za najstarszy wirus komputerowy uznawany jest program Creeper z 1971 roku. Miał na celu sprawdzenie, jak tego typu oprogramowanie rozprzestrzenia się między komputerami. Firma Samsung rozpoczęła działalność jako sklepik spożywczy 1 marca 1938 roku. Samsung jest zatem o 38 lat i 1 miesiąc starszy od Apple'a, założonego 1 kwietnia 1976. Pierwszy telefon wypuszczono do użytku w 1874. Po 3 latach wynalazek miał 50 tysięcy użytkowników, a po kolejnych 75 50 milionów. Radio zyskało tę samą liczbę użytkowników na przestrzeni 38 lat, a telewizja zaledwie 13. Kolorystyka znaku firmowego Google zawiera kolory czerwony, żółty i niebieski plus zielony, który celowo zakłóca schemat trzech barw podstawowych. Ma to demonstrować rolę Google'a jako innowatora rynkowego, który podejmuje nieoczekiwane działania i wyróżnia się na tle konkurencji.
Koncern petrochemiczny Shell jest obecny na rynku już od roku 1904, a jego charakterystyczne czerwono-żółte logo wielokrotnie zmieniało się na przestrzeni lat. Pierwotnie znakiem firmowym Shella był realistyczny obraz muszli, podczas gdy obecna wersja jest dużo bardziej uproszczona. Wystarczy kropla płynu, nowoczesna laserowa drukarka 3D i kilka godzin pracy, aby stworzyć najmniejszy fidget spinner na świecie. Jego szerokość będzie mniejsza niż szerokość pasma włosów. Właśnie taki rezultat udało się osiągnąć naukowcom z Oak Ridge National Laboratory. Podwójnie nadziewane ciasteczka Oreo w rzeczywistości nie mają dwa razy więcej nadzienia. Pewien nauczyciel matematyki zważył 10 zwykłych Oreo, a potem tyle samo podwójnie nadziewanych Oreo i Oreo Mega Stuffed. Okazało się, że te podwójnie nadziewane nie mają o 100% więcej nadzienia, a tylko 86% więcej. Papryczki chipotle nie są osobnym rodzajem papryki. To zwyczajne jalapenos. Suszone i wędzone jalapeno to chipotle. W postaci gazowej tlen jest bezbarwny i nie ma żadnego zapachu, ale jako ciecz lub ciało stałe przybiera kolor bladoniebieski. Po wpadnięciu w czarną dziurę gwiazda zostaje rozerwana przez jej ogromne siły grawitacyjne. Niektóre szczątki gwiazdy wpadają do czarnej dziury, reszta w postaci ogromnego strumienia plazmy zostaje wyrzucona z taką siłą, że podróżuje setki lat świetlnych dalej. Nie tak dawno temu naukowcy uznali, że w drzewie genealogicznym dinozaurów należy nanieść pierwszą od 130 lat zmianę, ponieważ okazało się, że musimy zgrupować dwa gatunki. Mowa o gadziomiedniczych, takich jak tyranozaur, i ptasiomiedniczych, jak stegozaur. Wielbłąd może wypić do 140 litrów wody w nieco ponad 10 minut. Woda ta jest magazynowana w krwiobiegu zwierzęcia. Jeśli chodzi o jego tłusty garb, to dostarcza on wielbłądowi pożywienia, gdy w pobliżu jest go niewiele. Niektóre stworzenia morskie, jak łososie czy żółwie, wykorzystują pole magnetyczne naszej planety, aby znaleźć drogę do domu. Płuca nie tylko umożliwiają oddychanie, ale także produkują komórki krwi odpowiedzialne za krzepnięcie, które zatrzymuje krwawienie. Płuca wytwarzają ponad 10 milionów małych komórek na godzinę. Tylko dwie litery nigdy nie pojawią się na tablicy okresowej. Są to J i Q. Przed upuszczeniem piłki zakręćcie nią, a będzie leciała w powietrzu podczas spadania. To zjawisko znane jest jako efekt Magnusa. Zaobserwować można go w różnych sportach, na przykład w tenisie lub bejsbolu. Anatidefobia to lęk przed byciem obserwowanym przez kaczki lub gęsi. Osoba mająca tę fobię niekoniecznie boi się, że kaczka lub gęś podejdzie do niej czy jej dotknie. Po prostu nie chce być przez nią oglądana. Po raz pierwszy opisano ją w komiksie, aby pokazać, jak różnych rzeczy boją się ludzie. Wszystko może być fobią. Kaczka obserwująca każdy mój ruch z pewnością przyprawiłaby mnie o ból głowy. Mógłbym po prostu kwakać ze stresu. Wasze ulubione cukierki owocowe błyszczą, ponieważ są pokryte woskiem karnauba. Pokrywa on też wiele owoców, zwłaszcza jabłek. Służy do nabłyszczania nie tylko produktów spożywczych, ale również samochodów. Brzoskwinie i nektarynki wydają się być różne, ale w rzeczywistości to praktycznie ten sam owoc. Jeśli gen puszystości jest dominujący, otrzymujemy brzoskwinie. Jeśli nie, otrzymujemy gładkie nektarynki. Kruki potrafią całkiem nieźle rozpoznawać ludzkie twarze, a nawet na długo je zapamiętywać. To może być dobra lub zła wiadomość w zależności od tego, jak mili dla nich jesteście. Nie chcecie natknąć się na kruka, który ma do was jakieś pretensje. Prawdopodobnie nie odróżnicie jednego kruka od drugiego, więc może lepiej dla bezpieczeństwa bądźcie uprzejmi dla nich wszystkich. W mieście Yoro w Ameryce Środkowej odbywa się coroczne wydarzenie znane jako Deszcz Ryb. Miejscowi niestety nie mają w tej sprawie nic do gadania. Każdego roku w maju lub czerwcu przez miasto przetacza się potężna ulewa, pozostawiając na ulicach masę ryb. Uważa się, że zjawisko to jest spowodowane przez trąby lub tornada wodne, które wyrzucają ryby daleko od ich domu. Dostawa owoców morza za darmo? Tak, proszę! Pojedyncza nitka spaghetti na widelcu ma swoją nazwę. Nazywa się spaghetto. W języku włoskim i na końcu słowa sygnalizuje liczbę mnogą, podczas gdy o liczbę pojedynczą. Dotyczy to wszystkich rodzajów makaronu. Mamy więc gnocco zamiast gnocchi.
fettuccino zamiast fettuccini, czy raviolo dla jednego kawałeczka pyszności. Woda może jednocześnie zamarzać i wrzeć. Nazywa się to punktem potrójnym. To wtedy substancja może być jednocześnie ciałem stałym, cieczą i gazem, ale jest tylko jedno konkretne ciśnienie i temperatura, które mogą to umożliwić. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sos rancherski jest biały, ale w rzeczywistości producenci zwykle dodają do niego dwutlenek tytanu, aby kolorem przypominał krem do opalania. No, producenci filtrów przeciwsłonecznych również dodają trochę dwutlenku tytanu do swoich produktów. To samo dotyczy sosu serowego i Cezar. Nasz Księżyc miał kiedyś własną atmosferę. Na naszym naturalnym satelicie około 4 miliardów lat temu doszło do kilku erupcji wulkanicznych. Uwolniły one ogromne ilości gazu, biliony ton. Tak dużo, że gaz nie zdążył uciec w przestrzeń kosmiczną. W ten sposób powstała atmosfera. Zimna woda nagrzewa się szybciej niż gorąca. Szybkość tego procesu zależy od różnicy temperatur między cieczą a jej otoczeniem. Dlatego zimna woda potrzebuje mniej czasu, aby zaabsorbować ciepło. Nie znaczy to jednak, że będzie się gotować szybciej niż woda gorąca. Zelandia to zatopiony kontynent na Oceanie Spokojnym. Często jest opisywana jako fragment kontynentu lub mikrokontynent. Jej powierzchnia to prawie 3 miliony kilometrów kwadratowych, mniej więcej połowa powierzchni USA. Pod wodą znalazła się około 23 milionów lat temu. Nowa Zelandia jest największą częścią Zelandii, która wystaje nad poziomem morza. Ludzie wciąż ewoluują. Naukowcy prześledzili kilka milionów ludzkich anomalii i okazuje się, że niektóre szkodliwe geny powoli, ale skutecznie filtrowane są z ludzkiego DNA. Ruchy ziemskiej atmosfery sprawiają, że gwiazdy wyglądają jakby migotały. Z powodu tych turbulencji światło zdaje się drgać, bo zanim dotrze do Twoich oczu, porusza się w innym kierunku. Woda potrzebuje tysiąca lat, aby ukończyć swą nieustającą podróż dookoła świata. Cały ten proces znany jest jako globalny oceaniczny pas transmisyjny. Bizmut jest kruchym, błyszczącym, białym metalem o różowym odcieniu. Jeśli go roztopicie, a następnie pozwolicie powoli mu ustygnąć, uformuje opalizujące sześcienne kryształy. Cukierki Skittles i M&M's są barwione owadami. Czerwony barwnik spożywczy, koszenila, jest wytwarzany z suszonych czerwców kaktusowych. Koszenili używa się też przy produkcji czerwonych szminek. Powierzchnia naszej planety nie jest jednorodna, co ma zaskakujące konsekwencje. Grawitacja różni się nieznacznie w zależności od położenia. Wysokość również ma znaczenie, więc jeśli stoicie na szczycie Mount Everestu, będziecie lżejsi niż stojąc na wadze w waszej łazience. Pewien naukowiec wysnuł teorię, że zanim na Ziemi pojawił się chlorofil, który sprawia, że rośliny są zielone, starożytne mikroby produkowały inną substancję. Odbijała ona światło słoneczne jako kolory czerwony i niebieski, które po zmieszaniu tworzą fiolet. Jeśli to prawda, nim pojawiła się zieleń, młoda Ziemia mogła być pełna dziwnych fioletowych stworzeń. Jabłka smakują lepiej, gdy się je pokroi, ponieważ są wystawione na działanie tlenu. Aktywuje on enzym zwany oksydazą polifenolową, odpowiedzialny za dojrzewanie i widoczne brązowienie. To samo dzieje się po uderzeniu w jabłko. Tlen dostaje się do niego przez maleńkie szczeliny, dzięki czemu zaczyna ono dojrzewać. Podoba Ci się biała czekolada? Tak właściwie to nie powinniśmy nazywać jej czekoladą, ponieważ jest jedynie mieszanką cukru, mleka, wanilii i masła kakaowego. Masło kakaowe nie jest wystarczające, aby produkt nazwać czekoladą. Powinna ona zawierać masę lub proszek kakaowy. Jedynym produktem, który nigdy nie traci ważności, nawet jeśli nie przechowujesz go w lodówce, jest miód. Ma on niskie pH i dużo cukru, dlatego w miodzie nie mogą żyć organizmy powodujące psucie się produktów. Jeśli dwa kawałki tego samego rodzaju metalu dotkną się w kosmosie, łączą się i sklejają. Na Ziemi nie ma takiej możliwości, ponieważ nie pozwala na to woda i powietrze. Ludzie są bardziej szczerzy, gdy są zmęczeni, dlatego jesteśmy bardziej skorzy do wyznań podczas późnonocnych rozmów. Strażacy zazwyczaj gaszą płomienie mokrą wodą, czyli taką zmieszaną ze specjalnymi środkami zwilżającymi. Są to substancje chemiczne, które pomagają wodzie wsiąkać w przedmioty i łatwiej się rozprzestrzeniać. Słońce jest średniej wielkości gwiazdą, a mimo to ma rozmiar 1,3 miliarda ziem.
Gwiazda jest też 333 tysiące razy cięższa od naszej planety. Od 2004 roku można zasygnalizować swój e-mail alfabetem Morsa. To właśnie wtedy po raz pierwszy do kodu dodano nowy symbol – małpę. Znak ten składa się z sygnałów A i C, bez przerwy pomiędzy nimi. Kiedy selfie zdominowały media społecznościowe, producenci telefonów musieli dostosować się do tego, w jaki sposób użytkownicy robią zdjęcia komórkami. Większość z nich przechyla głowy lekko w prawo. Ponieważ obiektyw znajduje się zwykle w lewym górnym rogu urządzenia, ułatwia to wyrównanie aparatu do typowego przechylenia głowy miłośników selfie. Genialne! A to sprawia, że osoba na zdjęciu wygląda naturalnie, a samo zdjęcie jest znacznie lepsze. Tylne aparaty większości telefonów również są po lewej stronie. Sorki leworęczni! Projekt ten powstał z myślą o praworęcznych, których jest dużo więcej. Każdy wie, że Mount Everest to najwyższa góra na świecie, ale Mauna Kea na Hawajach technicznie go przewyższa. Mierzy sobie 10 km od podnóża do szczytu. Jedyne, co dyskwalifikuje ją od przyznania tytułu najwyższej góry na świecie, to fakt, że w większości znajduje się pod wodą. Australia jest szersza od Księżyca. Średnica Księżyca wynosi 3400 km, podczas gdy szerokość Australii od jednego wybrzeża do drugiego to prawie 4000. Choć kontynent jest szerszy, to Księżyc ma znacznie większą powierzchnię, ponad 38 milionów kilometrów kwadratowych. To sporo! Ile to sera? Anatidefobia to strach przed byciem obserwowanym przez kaczki lub gęsi w dowolnym miejscu i czasie. Osoba z tą fobią nie obawia się zanadto zbliżających się do niej ptaków czy dotykających jej. Po prostu nie lubi czuć się obserwowana. Fobia ta została po raz pierwszy opisana w jednym z pasków komiksowych, aby pokazać, że ludzie mogą bać się wszystkiego. Wszystko może być fobią. Sam bym się bał obserwującej mnie kaczki. Obym tego nie wykwakał. Wrony potrafią rozpoznawać ludzkie twarze, a nawet są w stanie zapamiętywać konkretne osoby przez dłuższy czas. To dobre lub niedobre, zależy, czy jesteście dla nich mili. Lepiej nie zadzierać z wkurzonym ptaszorem. Mało kto jest w stanie odróżnić jedną wronę od drugiej, więc lepiej nie ryzykować i ich nie niepokoić. W środkowoamerykańskim miasteczku Yoro ma miejsce coroczne wydarzenie znane jako opady ryb. Nie żeby mieszkańcy mieli jakiś wybór, każdego roku w maju lub w czerwcu przechodzące przez miasteczko ulewne deszcze zostawiają na ulicach ogrom ryb. Uważa się, że to zjawisko spowodowane jest przez wodne tornada, które wyrzucają ryby z dala od ich rodzimych wód. Owoce morza z darmową dostawą? Bardzo chętnie! Podróż fotonu, podstawowej cząsteczki światła, od jądra Słońca na jego powierzchnię trwa tysiące, jak nie miliony lat. Ale podróż z powierzchni do Twojego oka zajmie mu zwykle 8 minut i 20 sekund. Oznacza to, że światło słoneczne jest bardzo stare, starsze niż ludzkość. W angielskim występują tylko cztery słowa zakończone na des. Są to tremendous, horrendous, stupendous oraz hazardous. Brzmi jak uwaga w zeszycie mojej sorki od angielskiego. Pojedyncza nitka makaronu spaghetti ma swoją nazwę. Brzmi ona spaghetto. Włoskie słowa zakończone na i występują w liczbie mnogiej, z kolei te z końcówką o w pojedynczej. Dotyczy to wszystkich rodzajów makaronów. I tak mamy gnocco zamiast gnocchi, fettuccino zamiast fettuccini oraz raviolo dla jednej sztuki pyszności. Nic się nie stanie, jeśli przez przypadek zjecie naklejki z jabłek, brzoskwini czy gruszek. Można je zjeść, ale są one niejadalne. Zostaną wydalone z innym niestrawionym pokarmem. Co prawda klej na nich jest bezpieczny dla zdrowia, ale mimo wszystko zaleca się umycie owoców oraz usunięcie naklejek. Delfiny nie tylko nadają innym delfinom imiona, ale wzywają swoich przyjaciół w konkretny sposób. Ciekawe, jak nazywają ludzi, gdy zobaczą ich wchodzących do wody. Ty, Franek, bezwłose małpy wróciły! German Chocolate Cake to jedno z najpyszniejszych ciast na świecie. Moje ulubione! Ale nie ma ono nic wspólnego z Niemcami. Jego nazwa oznacza czekoladowy tort Germana i zostało nazwane tak na cześć amerykańskiego cukiernika Samuela Germana, który upichcił je w 1852. Wieża Eiffla w lecie jest o 15 cm wyższa, a to z powodu rozszerzalności cieplnej. Gdy żelazo nagrzeje się podczas upalnych dni, jego cząsteczki rozszerzają się i zajmują więcej miejsca.
Dwie planety w naszym Układzie Słonecznym obracają się w przeciwnym kierunku do pozostałych. To Wenus i Uran. Dni na Wenus trwają najdłużej w całym Układzie. Jeden pełny obrót wokół własnej osi trwa 243 ziemskie dni. Młode maskonura można pieszczotliwie nazwać maskonurzątkami. Żeby je szybciej nakarmić, rodzic potrafi przenosić nawet 10 ryb w dziobie jednocześnie. Podczas snu nie czujemy żadnych zapachów, nawet tych najintensywniejszych. Działanie naszego zmysłu smaku i powonienia jest zredukowane o 20-50% podczas lotu samolotem. To dlatego posiłki pokładowe smakują jak tektura albo wydają się przesolone. Brzmi jak wygodna wymówka dla linii lotniczych. W reklamach zegarków wskazówki pokazują zwykle godzinę 10:10. To dlatego, że kojarzy nam się pozytywnie. Wygląda jak uśmiech, a nazwa producenta znajduje się dokładnie pod 12. Stewardessa jest najdłuższym słowem, jakie można napisać lewą stroną klawiatury. Ci, którzy wołają je "Ej ty", proszeni są o niezwłoczne opuszczenie pokładu podczas lotu. Najdłuższe angielskie słowo ma niemal 190 tysięcy liter. Nie będę próbował go przeczytać, ale jego pełna nazwa opisuje białko zwane tytyną. Przeczytanie tej nazwy zajmuje ponad 3 godziny. Tak więc bierzcie przysmaki i siadajcie wygodnie. To trochę potrwa. Żartuję, nie zrobię wam tego. Junoja ma 6 liter i jest zarazem najkrótszym angielskim słowem, które zawiera wszystkie 5 samogłosek. Słowo to oznacza piękny sposób myślenia albo dobrze zorientowany umysł. Obecnie używa się go z rzadka i głównie w żargonie medycznym. A jeśli weźmiemy dwa takie słowa, powstanie nam para Junoja. Żartuję. Szklane kulki odbijają się od podłoża wyżej niż kauczukowe. Gdy uderzają o podłoże, ulegają deformacji, a następnie powracają do pierwotnego kształtu. W trakcie tego procesu tracą mnóstwo energii. Szklane kulki nie deformują się i zachowują całą energię, dzięki czemu odbijają się wyżej. A to dobre, kangury nie potrafią chodzić do tyłu. Uniemożliwiają im to długie stopy i ciężkie ogony. Zręcznie poruszają się na boki, ale ciężkie i muskularne ogony całkowicie uniemożliwiają im skakanie w tył. To co, pokicamy? Najbardziej samotnym stworzeniem na świecie jest pewien waleń, który od dawien dawna bez skutku nawołuje partnera. Wiele lat temu naukowcy zbadali niecodziennie wysokie dźwięki, jakie wydaje. Uważa się, że biedak do tej pory nie doczekał się odpowiedzi. Nieznanego walenia nazywa się samotnym, ponieważ komunikuje się w częstotliwości, której nie używa żaden inny gatunek w całym Pacyfiku. Smutne. Tymczasem lirogony potrafią naśladować niemal wszystkie dźwięki, jakie usłyszą, nawet piły łańcuchowej. Australijski ptak naśladuje nie tylko inne ptaki, ale również zwierzęta, takie jak koale czy psy. Te przebywające w niewoli naśladują również sztuczne dźwięki, na przykład alarm samochodu, ciężarówkę czy piłę łańcuchową. Około 90% światowej populacji zamieszkuje północną półkulę. Nic dziwnego, że ulice są tak tłoczne. Kuguary mają więcej nazw zwyczajowych niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Mają ich ponad 80. Puma, lew górski czy pantera – wszystkie te nazwy dotyczą tego samego zwierza. Ale nie mylcie ich z rysiami, rysiami rudymi, jaguarami czy leopardami. Nie lubią tego. Większość ludzi nie potrafi polizać swoich łokci. Długość ramienia w połączeniu z gibkością stawów skutecznie to uniemożliwia. Łokcie znajdują się wystarczająco zbyt nisko, żeby można było ich dosięgnąć. Próbujcie, śmiało, ja poczekam. Dobra, czas minął. Ośmiornice i kałamarnice mają dzioby zupełnie jak ptaki. Są zbudowane z tej samej substancji, co nasze paznokcie, czyli z keratyny. Mięczaki te zmieszczą się praktycznie wszędzie, co czyni je mistrzami ucieczek. Przegrałeś, Houdini! Jeden rok trwa 31 milionów sekund. Na Madagaskarze odkryto najmniejszego kameleona na świecie. Mierzy on 2,5 cm. Jest wielkości nasionka i mieści się na opuszku palca dorosłego człowieka. Nazywa się go również nanokameleonem. Pokazuje to, jak wiele innych maleńkich stworzeń może nadal ukrywać się przed ciekawskim wzrokiem naukowców i badaczy. 11 plus 2 to 13. Wiadomo, 12 plus 1 to też 13. Jednak litery obu działań łączy coś jeszcze. Są swoimi anagramami, zarówno w polskim, jak i angielskim. Wow, anagramy, homonimy i anatidefobia. Słodko, ale nie tak słodko jak niemieckie ciastko czekoladowe. Mogę dokładkę? Jak to możliwe, że pająk może przeżyć bez nogi?
Gdy pająk znajduje się w niebezpiecznej sytuacji i próbuje uciec, może stracić nogę, która następnie odrośnie w ciągu kilku miesięcy. W większości przypadków pająkowi nie stanie się krzywda, ponieważ nogi odrywają się w specjalnych punktach. Są to stawy zawierające mięśnie, które kurczą się, przez co utrata krwi jest minimalna. Jeśli noga pająka odpadnie przed tym punktem, zwierzę straci więcej krwi. W tym przypadku regeneracja będzie trudniejsza. Skoro już mowa o pająkach, zauważyłeś, że potrafią przez długi czas pozostawać bez ruchu? To dlatego, że czekają, aż w sieci pojawi się potencjalna ofiara. Gdy się poruszają, tracą dużo energii i przyciągają niepotrzebną uwagę. Albo dostrzeże je wygłodniały ptak, czekający na szybką przekąskę, albo pozostaną głodne, ponieważ do sieci nie zbliżą się żadne muchy. Tkające sieć, pająki tracą bardzo dużo energii. Nawet po jej skończeniu często muszą czekać dniami lub czasem tygodniami, aby coś złapać. Dlatego oszczędzanie siły jest kluczowe. Pająki polujące są dużo bardziej aktywne, ale większość z nich to drapieżniki nocne. Dni spędzają skulone pod jakimś kamyczkiem lub relaksując się w gnieździe. Pieczone ziemniaki pozostają gorące przez bardzo długi czas. Powodem jest tłusta, skrobywa skórka, która tworzy coś na kształt warstwy izolacyjnej. Gdy wstępnie gotujesz ziemniaki, granulki skrobi wchłaniają wodę i puchną aż do czasu, aż cząsteczki węglowodorów nie przesączą się, wytwarzając swego rodzaju gęsty żel. Gdy ziemniaki znajdują się w piekarniku, wysokie temperatury odprowadzają wilgoć. Dzięki temu galaretowata skrobia na zewnątrz ziemniaka tworzy chrupiącą skórkę. Skórka ta przechowuje ciepło. W szczelinę wnika również tłuszcz z blaszki, przez co struktura utrzymująca ciepło jest przez jakiś czas szczelna. Dlaczego ptaków nie razi prąd podczas przesiadywania na liniach elektrycznych? Bo to nie napięcie jest dla nich niebezpieczne, a raczej różnice napięć, bez których prąd nie mógłby przepływać przez linię. Jeśli widzisz ptaka siedzącego na linii o napięciu np. 35 tysięcy voltów, brak różnic napięć sprawia, że zwierzę jest bezpieczne. Jeśli jednak przypadkiem rozciągnie skrzydło i dotknie innej linii pod innym napięciem, nie skończy się to dobrze. Z tego powodu firmy energetyczne zostawiają dostatecznie dużo miejsca między kablami. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego piloci samolotów nie próbują lądować na trawie, gdy nie uruchamia się sprzęt do lądowania? Trawa może wydawać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest miękka. Niestety powierzchnia ta nie jest ani gładka, ani równomierna. Gdy nacisk jest wysoki, lądowanie na trawie może prowadzić do nieprzewidzianych ruchów oraz innych problemów, np. powstawania struktur. Dzieje się tak ze względu na odbijanie się maszyny i nierównomierny nacisk na podłoże. Może to doprowadzić nawet do wycieku paliwa i uniemożliwić otwarcie drzwi. Łyse głowy są błyszczące, mimo iż skóra na pozostałych częściach ciała taka nie jest. Większość ludzkiej skóry pokryta jest drobnymi włoskami, które sprawiają, że ma tak samitny wygląd. W przypadku męskiego łysienia cebulki włosów kurczą się i zmieniają w komórki skóry, co oznacza, że w ogóle nie ma tam włosów. Głowa jest wyjątkowo błyszcząca ze względu na gruczoły łojowe. Wytwarzają one oleistą substancję, która chroni skórę. Gruczoły łojowe znajdują się wszędzie na skórze, ale na głowie jest ich szczególnie dużo. Oleista substancja pokrywa skórę głowy, która w rezultacie staje się bardziej błyszcząca. Koty domowe rzadko na siebie miauczą, ale często rozmawiają z ludźmi, co może wynikać z udomowienia. Proces oswajania kotów i przekształcania ich w zwierzęta domowe rozpoczął się niemal 10 tysięcy lat temu. Przedtem koty były samotnikami. Rzadko spotykały inne osobniki, więc nie musiały korzystać z głosu do wzajemnej komunikacji. Zamiast tego komunikowały się przez zmysł węchu, co obejmowało na przykład ocieranie się o różne przedmioty, takie jak drzewa. Nie musiały spotykać się twarzą w twarz z innymi przedstawicielami gatunku, aby coś przekazać. Również dzisiaj koty komunikują się głównie w ten sposób. Ludzie jednak nie mają tak dobrego zmysłu węchu jak koty, więc te przebiegłe stworzenia musiały wymyślić sposób, aby uzyskać od nas to, na czym im zależy. Okazuje się, że tym sposobem jest miauczenie. Jeśli planujesz wycieczkę na pustynię, na przykład na Saharę w Afryce Północnej, zabierz ze sobą kremy przeciwsłoneczne i dużo wody. Pamiętaj też o ciepłym śpiworze, jeśli zamierzasz spędzić tam noc. Nocą na pustyni robi się bardzo zimno. Na Saharze temperatury sięgają 38 stopni w ciągu dnia i minus 4 stopni Celsjusza w ciągu nocy. Takie dramatyczne zmiany temperatury zależą od dwóch rzeczy: wilgotności i piasku. Piasek niezbyt dobrze utrzymuje ciepło. Gdy
światło ze słońca dociera do pustyni, ziarenka piasku z górnych warstw pochłaniają ciepło, ale dość szybko oddają je z powrotem do atmosfery. W ciągu dnia piasek emituje energię pochodzącą ze słońca, co prowadzi do ogrzania powietrza i występowania ekstremalnie wysokich temperatur. W nocy jednak szybko wytraca ciepło, ale tym razem nie ma słońca, które podobnie ogrzałoby pustynię. Przez to piasek staje się chłodniejszy, a temperatura spada. Na jałowych pustyniach, na przykład na Atakamie w Chile i na Saharze, wilgotność powietrza jest ekstremalnie niska. Oznacza to, że prawie nie ma pary wodnej. W przeciwieństwie do piasku, para wodna dobrze utrzymuje ciepło. Zatrzymuje je bowiem przy ziemi. To tak, jakby okryć powierzchnię ziemi ogromnym kocem. W ten sposób nie rozprasza się ono w atmosferze. Gdy w powietrzu paduje wysoka wilgotność, potrzeba więcej energii, aby je ogrzać. Oznacza to, że potrzeba również więcej czasu, aby ta sama ilość energii zniknęła i aby otoczenie stało się zimniejsze. Ponieważ na pustyniach jest bardzo sucho, to obszary te szybko mogą się ogrzewać i wychładzać. Jeśli podgrzejesz wodę na herbatę w kuchence mikrofalowej, będzie smakować gorzej niż ta przygotowana w czajniku. Dzieje się tak, ponieważ temperatura cieczy to główny czynnik odpowiadający za smak herbaty. Woda powinna osiągnąć punkty wrzenia, zanim zalejesz nią liście lub torebkę herbaty. To nic trudnego, kiedy ma się czajnik. Gdy palnik lub grzałka są włączone, woda na dole naczynia podgrzewa się. Gdy temperatura rośnie, woda w pozostałej części czajnika osiąga punkty wrzenia. Kuchenka mikrofalowa nie ogrzewa cieczy od dołu. Tworzy fale elektromagnetyczne, które losowo skaczą wewnątrz kuchenki. Pewnie zauważyłeś to, próbując podgrzać resztki jedzenia. Zazwyczaj są zamrożone w niektórych miejscach i bardzo gorące w innych. To samo dzieje się z wodą, ponieważ ciężko jest kontrolować energię mikrofalową. Przegrzana woda nie będzie dobrze smakować. Gdy temperatura wody przekracza 100 stopni Celsjusza, czyli punkt wrzenia, może dojść do uszkodzenia cząsteczek, które nadają herbacie specyficzny smak. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego amerykańskie wtyczki mają otwory w bolcach? Ich historia sięga początku XX wieku, kiedy to Harvey Hubble Jr. wynalazł różne rodzaje wtyczek elektrycznych. Zaczął od odczepianej wtyczki, która była pierwszym urządzeniem tego typu. Niektóre z jego projektów miały bolce z nacięciami dopasowane do niewielkich wypukleń wewnątrz gniazdek elektrycznych. Taki system nacięć i wypukleń zabezpieczał bolce w miejscu po włożeniu wtyczki do gniazdka. W pewnym momencie nacięcia zostały zastąpione otworami, które działały w ten sam sposób. Ale to tylko część całej historii. Większość współczesnych gniazdek nie posiada wypukleń. Utrzymują wtyczkę na miejscu, wykorzystując tarcie i nacisk. Dziś niektórzy producenci wkładają pręt we wszystkie otwory w bolcach. W ten sposób blokują je, dotaczając całość tworzywem sztucznym. Niektórzy uważają także, że otwory prowadzą do oszczędności metalu, co w dłuższej perspektywie obniża koszty produkcji. Zęby wiewiórek nieustannie rosną, ale gryzonie te ścierają je, żując orzechy i inne twarde pożywienie. Ich przednie zęby są w zasadzie pomarańczowe, ponieważ pokrywa je specjalne, utwardzone szkliwo. Pewnie się cieszycie, że takich nie macie. Niektóre gatunki ptaków żywią się ostrymi papryczkami, a to dlatego, że tego nie czują. Papryczki są pikantne, ponieważ zawierają specjalny związek chemiczny zwany kapsaicyną, a ponieważ ptaki nie mają kubków smakowych, nic ich nie pali w dziobie. Róg nosorożca składa się z włosów, a przynajmniej z tego samego białka, które buduje włosy i paznokcie. To keratyna. Można powiedzieć, że jest wyjątkowy, ponieważ rogi innych zwierząt mają kostne rdzenie. Dzięcioł może stukać w drzewo 20 razy na sekundę. To za szybko, żeby ludzkie oko mogło to dostrzec. Czarne dzięcioł z chęcią pięcioł. Całkowita liczba jego uderzeń waha się od 8 do 12 tysięcy w ciągu dnia. Rozgwiazdy tak naprawdę mają oczy po jednym na końcu każdego z ramion. Te oczka są w zasadzie grupką komórek światłoczułych. Żaby nie muszą pić wody. Tak naprawdę pobierają ją czymś, co się nazywa plasterkiem do picia. Znajduje się na ich brzuchach i udach. Wchłaniają wodę bezpośrednio przez skórę. Oszczędzają na czasie. Większość gatunków gąsienic ma około 4000 mięśni w swoich ciałkach. Około 250 z nich znajduje się w ich głowach. Wieloszczety osiadłe są znacznie piękniejsze, niż się wydaje. Mimo że ich szyszki wyglądają zjawiskowo, to 2/3 ciała tego robaczka chowa się w tubkach składających się z węglanu wapnia. Dlaczego? Nie mam pojęcia! Słynne rogi narwali są tak naprawdę zębami, które rosną na zewnątrz.
Te jednorożce mórz mają tylko dwa zęby. U samców jeden z nich wyrasta wprost z górnej szczęki. W przeciwieństwie do ludzkich zębów, ich są twarde wewnątrz i miękkie i wrażliwe na zewnątrz. Mrówkojadom się tak nie poszczęściło, ale to nie problem, bo zwierzęta te mają bardzo długie języki. Pomagają im złapać ponad 35 tysięcy termitów i mrówek każdego dnia. Dobra metoda na małego głoda. Pchła potrafi skoczyć na wysokość 200 długości własnego ciała. Gdyby ludzie potrafili robić to samo, skakaliby na wysokość Empire State Building. Whee! Kijanki chwytnicy kolorowej mogą wykluć się ze skrzeku wcześniej, jeśli wyczują, że otoczenie nie jest bezpieczne. Małe zwierzęta z szybkim metabolizmem widzą w zwolnionym tempie. Pomaga im to uciec przed większymi stworzeniami. Odciski łap koali są bardzo podobne do ludzkich do takiego stopnia, że czasem policjanci mylą je na miejscach zbrodni. Takie rzeczy tylko w Australii. Pot hipopotama jest różowy i nawet nie jest potem. To czerwonawy, oleisty płyn. Jego funkcją nie jest chłodzenie ciała zwierza, ale nawilżanie skóry oraz jej ochrona. Jest również naturalnym antybiotykiem. Jeśli się poparzycie albo skaleczycie, możecie potrzeć zranienia o skórę chipcia. Skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna, a jego futro przezroczyste. Rośnie ono nawet na spodnich częściach ich łap. Chroni ono zwierzę przed zimnem i dzięki temu stabilniej stoi na krach lodu. Niektóre gatunki tarantuli, jednego z największych pająków na świecie, mogą przeżyć bez jedzenia przez ponad 2 lata. Są trochę straszne. Dzióbaki zamykają oczy podczas całowania, znaczy pływania. Mają specjalne fałdy skóry, które przykrywają ich uszy oraz oczy. Dzięki temu woda nie wpływa do środka. W nozdrzach tych zwierząt są również wodoszczelne błony. Emu nie potrafią chodzić do tyłu i naukowcy wciąż nie wiedzą dlaczego. Są jedynymi nielotami, które mają łydki. Szybko biegają i przemieszczają się na długie dystanse. Krokodyle nie potrafią ruszać językami, ponieważ są przytwierdzone do podniebienia. Dzięki temu ich przełyki są zamknięte, co chroni drogi oddechowe zwierzęcia. Węże wodne, delfiny, walenie, aligatory, krokodyle i żółwie mogą utonąć, jeśli zbyt długo będą zanurzone. Zwierzęta te nie potrafią oddychać pod wodą, po prostu wstrzymują oddech na długi czas. Kolibry są jedynymi ptakami na świecie, które potrafią latać do tyłu. Powiemy to Emu? Te maleńkie ptaki machają skrzydłami do 80 razy na sekundę. Mimo swego wyglądu ryjówki słonie są bliższymi krewnymi słoni niż ryjówek. Prawdopodobnie ze względu na swoje charakterystyczne trombopodobne pyszczki, którymi zajadają się owadami. Koty i inne kotowate nie czują smaku jedzenia, ponieważ na ich językach nie ma kubków smakowych. A to peszek. Więcej dla mnie. Flamingi mogą jeść tylko z głowami skierowanymi do góry nogami. Z tego względu dolna część ich dziobów jest masywniejsza, a górna ruchoma. Taka budowa jest doskonała do karmienia do góry nogami. Całkowicie odwrotnie w porównaniu do innych ptaków. Niełatwo być różowym. Na skórze tygrysa są takie same paski jak na futrze. Tylko tyle chciałem o nim powiedzieć. Śpiące tukany zwijają się w urocze małe kuleczki. Zwracają głowy w bok w taki sposób, żeby schować je pod ogonami. Dzioby natomiast spoczywają na ich grzbietach. Oczy strusia są jednymi z największych spośród wszystkich zwierząt na świecie. Są większe niż ich móżdżek. Każde oko jest rozmiarów bili. Wszystkie błazenki wykluwają się jako samce. W niektórych sytuacjach mogą nieodwracalnie zmienić płeć. W przeciwieństwie do większości ryb, koniki morskie łączą się w pary na całe życie. Jakby tego było mało, podróżujące pary pływają obok siebie i niekiedy trzymają się swoich ogonów. Zwykle to samce taszczą bagaże. Termity nigdy nie śpią, bo nie potrzebują ładować swoich akumulatorów. Jedzą 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Wasz dom. Leniwiec potrzebuje około 2 tygodni na strawienie jedzenia. Nie spiesz się, wrzuć na luz. Odciski psich nosów mogą posłużyć do identyfikacji zwierzęcia. Podobnie do odcisków palców człowieka są unikatowe dla każdego psiaka. Sowy nie mają gałek ocznych. W ich miejscu są tubki oczne, które nie ruszają się w oczodołach. Pingwiny nie mają małżowin usznych, mimo że ich słuch jest wyjątkowo dobry. Szczególnie, gdy wypatrują niedźwiedzi polarnych. Cii, nie mówmy im.
Meduzy składają się w 98% z wody. Dlatego, gdy fale wyrzucają je na brzeg, w ciągu kilku godzin ich ciała wyparowują. Gdy pod wodą jest niezły ruch, aligator zawsze ustąpi manatowi. Kulturka! Siła zgryzu niedźwiedzia gryzli jest tak duża, że z łatwością skruszy kulę do kręgli. Lepiej nie cwaniakować i po prostu dać mu wygrać w kręgle. Pandy wielkie nie potrzebują szczególnego miejsca na drzemkę. Zasypiają wszędzie, zazwyczaj na leśnych polanach. Młode pandy są maleńkie, ważą tyle co filiżanka kawy i są mniejsze od myszy. Tmichtys politus potrafi chodzić po dnie oceanu przy pomocy swoich rąk. Oczywiście to nie ręce, tylko rozwinięte płetwy. Naprawdę! Koty nie miauczą do siebie. Jedno badanie wykazało, że w ten sposób domagają się naszej uwagi. I to działa! Leniwców nie przechodzą dreszcze. Nie dlatego, że trawią dwutygodniowe jedzenie. Ich futro często pokrywają algi. Gdy jest im za gorąco albo za zimno, ich metabolizm po prostu ustaje. W trudnych czasach nieśmiertelna meduza powraca do poprzedniego stanu rozwoju. Gdy dochodzi do momentu, w którym jest maleńkim bąbelkiem tkanki, zaczyna ponownie rosnąć. Najwidoczniej proces ten może powtarzać się w nieskończoność. Najbliższymi żyjącymi krewnymi T-Rexa są kury i strusie. Nie odwracajcie się do nich plecami. Murena ma dodatkową parę szczęk, która wysuwa się z jej gardła. Najpierw pysk zamyka się wokół pechowej ofiary. Potem dodatkowe szczęki chwytają przyszły posiłek ostrymi jak brzytwa i zakrzywionymi do tyłu zębami. Na koniec złapane zwierzę jest wciągane w przełyk. Straciłem apetyt. Niektóre gatunki ślimaków mają włoski na skorupach. Dzięki nim nie ześlizgną się z mokrych powierzchni. Polujące humbaki często gromadzą się w stadach i stosują taktykę bąbelkowej sieci. Pęcherzyki powietrza zamykają ławicom ryb drogę ucieczki. Irbisy śnieżne nie potrafią ryczeć jak inne duże koty. Ma to związek z mniej rozwiniętymi strunami głosowymi. Mimo to wciąż miauczą, warczą, syczą, a nawet mruczą. Śpiące wydry trzymają się za łapki, żeby od siebie nie odpłynąć. Z tego samego powodu mogą owijać się dużą ilością glonów. No co, działa? Działa! Lwy często nazywa się królami prerii. No zobacz, a ja myślałem, że są królami dżungli. Mimo to lwice odpowiadają za 90% polowań stada. Zadaniem lwów jest obrona terytorium oraz członków stada. W wolnym czasie z nostalgią nucą sobie Hakuna Matata. Koty słyną z ciekawej umiejętności poruszania uszami. Zawdzięczają to 32 mięśniom w każdym z nich. Niektóre gatunki rekina świecą w ciemności. Niestety tylko inne osobniki widzą ich zielonkawy blask. Człowiek ma do 8000 kubków smakowych, psy natomiast nieco ponad 1500. Modrosujka błękitna naśladuje inne ptaki. Jej ulubionym dźwiękiem jest krzyk sokoła, którym odstrasza intruzów ze swojego terytorium. Kukangi są tak samo urocze, jak zdradzieckie. Są jedynymi znanymi jadowitymi naczelnymi. Pod pachami mają specjalne gruczoły, które wydzielają toksyny, powodujące nieprzyjemne dolegliwości u ludzi. Bawolec krowi jest świetnym taktykiem uników. Gdy ucieka przed drapieżnikami, porusza się zygzakiem. Delfiny butlonose zwracają się do innych członków stada po imieniu. Są to specyficznie brzmiące gwizdy. Heja Robercik, siema Krzysiek, cześć Wielka, cześć chłopcy, dzięki za rybki. Żyrafy mają długie, naprawdę długie, czarne języki. Biolodzy podejrzewają, że kolor ten może je chronić przed poparzeniami słonecznymi. To tyle na dzisiaj. Na razie. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre chipsy ziemniaczane są karbowane? Wyobraź sobie, że razem z przyjaciółmi oglądacie film i jecie chipsy. Wolisz zanurzać w sosie karbowane czy gładkie przekąski? Gładkie nie dają sobie rady z ciężarem sosu i pękają. Bum! I po koszulce. Zatem karbowane chipsy wygrywają. Poza tym lepiej smakują. Chipsy ziemniaczane mają charakterystyczny posmak oleju, który zmniejsza aromat ziemniaków i pokrywa palce tłuszczem. To nic przyjemnego. Które więc wolisz? Te karbowane czy te zwykłe? Kody kreskowe ułatwiają życie, ale czy wiesz, w jaki sposób działają? Czarno-białe paski mają tu kluczowe znaczenie.
Kody kreskowe są odczytywane przy użyciu skanera, który posiada laser wykrywający wzór. To właśnie on odczytuje kod. Część światła jest pochłaniana, a reszta odbijana. Potem komputer rozróżnia wszystkie te kropki, linie i cyfry. Wyobraź sobie, że czarne i białe kreski to zera i jedynki. Czerń widzi światło, a biel je odbija. Czarne części to jedynki, a białe odbijające światło to zera. I skaner widzi właśnie te białe obszary. Karteczki samoprzylepne przypominają nam o wizycie u dentysty lub o spotkaniu. Pamiętaj tylko, aby przylepić je do ściany. Ale czy wiesz, że większość z nas źle ich używa? Nie powinniśmy odrywać ich od dołu, ponieważ prowadzi to do zagięcia papieru, przez co karteczka nie trzyma się tak dobrze powierzchni. Odrywaj ją od boku, dzięki czemu będzie trzymać się dłużej. Słodka i pierzasta. Jedyna w swoim rodzaju wata cukrowa. Trudno jej się oprzeć, zwłaszcza dzieciom. Każdy słyszał od swojego dentysty, że cukier szkodzi zębom. Co zaskakujące, watę cukrową wymyślił właśnie dentysta. Została ona wynaleziona w 1895 roku przez Johna C. Whartona, cukiernika, i Williama Morrisona, dentystę. Nazwali swój produkt bajeczna nić. Fajna nazwa. A w 1904 na targach World Fair w St. Louis sprzedali ich tysiące. Watę cukrową nadal można kupić w parkach rozrywki, a dentyści nadal dbają o nasze zęby. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Lubisz lizaki? A wiesz, dlaczego są w nich małe otwory? Te dwie dziurki w patyku od lizaka mogą służyć za gwizdek, ale tak naprawdę utrzymują cukierek na miejscu. Patyczek jest zanurzany w płynnym syropie, który wpływa przez otwory, twardnieje i otacza go. Wynalazkiem zmieniającym życie była lodówka, ale nie każdy wie, że jej drzwiczki wiążą się z mroczną historią. W sierpniu 1956 roku wprowadzono ustawę o bezpieczeństwie lodówek, aby dzieci nie zatrzasnęły się w środku. Kiedyś lodówki posiadały zewnętrzny zatrzask do zamykania, gdy nie były używane. Można było je otworzyć tylko od zewnątrz. Ale spokojnie, po wprowadzeniu rozporządzenia domowe lodówki zaczęły być produkowane tak, aby można było je otwierać również od wewnątrz. Przenosimy się z kuchni do łazienki. Przeglądanie Instagrama podczas korzystania z toalety to coś normalnego, prawda? Niekoniecznie. Więcej osób na świecie ma telefon niż toaletę. Według raportu ONZ miliardy ludzi nie mają dostępu do wychodka, zwłaszcza w południowej Azji i Afryce subsaharyjskiej. Liczba posiadaczy telefonów komórkowych przewyższa liczbę posiadaczy toalet z odpowiednią hydrauliką. Poza tym naukowcy odkryli, że na telefonach jest 10 razy więcej bakterii niż na większości desek klozetowych, więc po obejrzeniu tego filmiku lepiej zdezynfekuj ręce. Korzystasz z FaceTime'a lub Skype'a, żeby rozmawiać z ludźmi z całego świata? Nieważne, czy to pogawędka, spotkanie czy wideokonferencja. Technologia kamery internetowej powstała z myślą o osobach leniwych. W 1993 roku badacze z działu informatycznego na Uniwersytecie w Cambridge stworzyli system, aby sprawdzić, czy dzbanek z kawą stojący w kuchni jest pusty. Tak, dobrze słyszałeś. Naukowcy potrzebowali kawy, żeby się pobudzić. Wstali z krzeseł, podeszli do dzbanka i okazało się, że nic w nim już nie było. Zamiast upewnić się, że ktoś zrobił świeżą kawę, stworzyli system, który przesyłał obrazy z kuchni. W tamtym czasie robił on 3 zdjęcia na minutę. To wystarczyło, aby zobaczyć, czy kawa jest w dzbanku, czy też nie. Podziękujmy naukowcom, że nie chciało im się wstawać z krzeseł. A także za to, że wpadli na ten genialny pomysł. Kupujesz białe czy brązowe jajka? Co je od siebie odróżnia, poza kolorem? Ponieważ brązowe jajka zazwyczaj więcej kosztują, może się wydawać, że istnieje coś, co sprawia, że cena jest wyższa. Nie, kolor skorupki nie wpływa na ich wartość odżywczą czy jakość. Jajka w obu kolorach są zdrowe. Brązowe kosztują więcej, ponieważ kury, które je składają, potrzebują więcej paszy. Ich hodowla jest droższa niż kur składających białe jaja, a koszt odbija się na konsumencie. Na uchwytach niektórych garnków i patelni jest otwór. Zazwyczaj używamy go, aby zawiesić naczynie na drzwiach szafki, ale istnieje inny sposób jego wykorzystania.
Wyobraź sobie, że przygotowujesz wiele potraw dla rodziny. Na blacie leży dużo rzeczy i nie możesz znaleźć miejsca, żeby położyć łyżkę na sos. Wkładasz ją więc w otwór na krawędzi uchwytu rondla. Będzie tam bezpieczna do momentu, aż postanowisz znowu ją użyć. Jednak nie każda łyżka będzie tam pasować. Niektóre łatwo wysuną się na podłogę. Najlepiej to przetestować, gdy łyżka jest czysta. Wyobraź sobie, że po drodze do domu kupujesz chińszczyznę z dodatkami. Niedawno się przeprowadziłeś i wszystkie talerze są zapakowane w pudełkach. Masz problem z makaronem. Wszystkie dodatki utknęły na dnie, a sos dobrze się nie wymieszał. Widocznie nie wiesz, że istnieje łatwiejszy sposób na jedzenie z pudełka na wynos. Można je spłaszczyć jak talerz. Wystarczy rozsunąć krawędzie i je otworzyć. Gotowe. Teraz masz płaskie naczynie. A najlepsze jest to, że nie trzeba potem sprzątać. Wiesz, że pomidor to nie warzywo, a owoc? Tak samo jak awokado. A arbuz to w rzeczywistości warzywo dyniowate. Ale to nie wszystko. Orzeszki ziemne nie należą do rodziny orzechów. Różnią się od migdałów i nerkowców. Fistaszki rosną pod ziemią i zbiera się je jak ziemniaki. Ich górne części przypominają krzaki. Te smaczne przekąski nie są klasyfikowane jako orzechy, ponieważ rosną pod ziemią, a nie na drzewie. Wyrywa się je jak marchewki. Następnym razem, gdy będziesz jeść orzeszki ziemne z przyjaciółmi, możesz o tym wspomnieć. Podziel się tą ciekawostką również wtedy, gdy zobaczysz, jak nieznajomy je fistaszki. Klasyfikowanie jedzenia to jednak trudna sprawa. Czy wiesz, kto wynalazł t-shirty? W 1904 roku firma Cooper Underwear Company przygotowała reklamę i przedstawiła nowy produkt ze zdjęciami przed i po. Produkt był opisany jako podkoszulek. Slogan głosił: bez agrafek, bez guzików, bez igły, bez szwów. Jak wskazuje nazwa, koszulka służyła do noszenia pod ubraniami. Pewnego dnia zarządzono, że żeglarze powinni nosić podkoszulki bez guzików pod mundurami. Miłość do t-shirtów rozprzestrzeniła się niczym pyłek w parku w wiosenny dzień. Wkrótce nosił je każdy mężczyzna. Mimo iż historia t-shirtów sięga XIX wieku, teraz już wszyscy do nich przywykliśmy. Ty też nosisz t-shirty jak żeglarze? Gdyby zapytano cię, gdzie znajduje się twój żołądek, prawdopodobnie wskazałbyś na brzuch. Niestety, nie jest to prawidłowa odpowiedź. W rzeczywistości jest on ulokowany nieco wyżej, tuż za żebrami. Organ ten ma niesamowite właściwości, bo mieszczą się w nim niemalże 2 litry płynu. To tyle, co duża butelka coli. Trudniej jest natomiast oszacować ilość stałego pokarmu, jaki może przyjąć żołądek, gdyż jedzenie dostaje się tam już wstępnie przeżute. Raczej nie byłby to cały indyk, natomiast słusznych rozmiarów kurczak już tak. A skoro mówimy o narządach wewnętrznych, niektórzy naukowcy uważają, że wyrostek robaczkowy ostatecznie zaniknie na drodze ewolucji. Nikt tak naprawdę nie wie, do czego służy nam ten organ, ale istnieje teoria mówiąca, że miał on pomagać naszym przodkom trawić korę drzewną. Skoro jednak ten wątpliwej jakości przysmak nie jest już częścią naszej codziennej diety, wyrostek również nie jest nam do niczego potrzebny. Może więc spokojnie zniknąć bez żadnych konsekwencji dla naszego organizmu. Wyrostek to nie jedyna zbędna część naszego ciała. Podobnie ma się sprawa z zębami mądrości. Jasne, kiedyś były całkiem przydatne, jeśli któryś z naszych odległych przodków utracił część uzębienia. Dziś jednak można by rzec, że przyczyniają się jedynie do sporych wydatków, które wiążą się z ich usunięciem. Człowiek potrafi przeżyć bez wyrostka, żołądka, jednej nerki czy jednego płuca. Dobrze wiedzieć, że ma się jakiś zapas. Jeśli dotąd nie wiedziałeś, że twoje ciało ma swojego prywatnego ochroniarza, przyjrzyj się dokładniej. Wątroba spełnia właśnie taką funkcję w naszym organizmie, chroniąc go przed wszelkimi szkodliwymi toksynami. Jest ona przy tym niezwykle wytrzymała, a nawet zdolna do regeneracji. To niesamowicie ważny organ, który pracuje wręcz bez ustanku i jest odpowiedzialny za 500 różnych funkcji. Około 10% jego stanowi tłuszcz. Wątroba potrafi także się odradzać. Dobrze słyszysz, nawet jeśli utracisz jej ponad połowę, potrafi powrócić do swych pierwotnych rozmiarów. Nasze serce jest mniej więcej wielkości pięści. W ciągu dnia uderza 115 tysięcy razy, przepompowując tym samym około 7,5 tysiąca litrów krwi. Nasze prawe płuco jest nieco większe od lewego, gdyż obok musi zmieścić się również serce. Oddychając, pochłaniamy mnóstwo różnego rodzaju pyłków i zanieczyszczeń, wliczając w to 700 tysięcy cząsteczek własnego naskórka, a to wszystko w ciągu zaledwie jednego dnia.
Żołądek jest główną zaporą naszego układu odpornościowego. Znajdujący się w nim kwas solny niweluje niebezpieczne toksyny, wirusy oraz bakterie, które przedostają się tam wraz z pokarmem. Kwas ten jest zdolny strawić nawet samą tkankę żołądka, lecz chroni ją przed tym jej wewnętrzna wyściółka śluzowa. Biorąc kąpiel, możesz spalić podobną ilość kalorii, co podczas półgodzinnego spaceru. Stojąc w miejscu, spalamy od 100 do 200 kalorii na godzinę. Siedząc, od 60 do 130 kalorii, zależnie od wzrostu, wagi, płci czy wieku. To nasz organizm sprawia, że ugryzienia komara zaczynają puchnąć i swędzieć. Komar przebija się przez skórę, a nasz system odpornościowy rejestruje jego ślinę jako obce ciało. Rozpoczyna się wtedy proces mający na celu wypłukanie tej niepożądanej substancji. Histamina wysyła więc sygnał do najbliższych receptorów nerwowych, które sprawiają z kolei, że ugryzienie zaczyna swędzieć. Jedzenie spożywane w samolocie smakuje inaczej niż to na ziemi. Dzieje się tak, ponieważ nasze receptory smakowe tracą nawet do 30% swoich właściwości przez nadmierną suchość powietrza oraz ciśnienie w kabinie. Dotyczy to szczególnie słonych i słodkich produktów. Bez udziału śliny nie bylibyśmy w stanie smakować jedzenia. Nasze kubki smakowe posiadają specjalne chemoreceptory, które pomagają im rozpoznać różne smaki. Aby tak się mogło dziać, potrzebny jest jednak płyn, który pomoże smakom powiązać cząsteczki. Możliwe jest też odczuwanie smaku rzeczy, których nasza ślina nie rozpuszcza. Zawsze znajdzie się miejsce na kawałek pysznego deseru bez względu na to, ile sałatki, zupy czy nawet mięsa zjadło się wcześniej. Nasz mózg ma po jakimś czasie dość słonego smaku, więc gdy widzimy i czujemy coś słodkiego, na przykład lody, ciastka lub czekoladę, automatycznie pojawia się u nas chęć jedzenia. Pragnienie to jest silniejsze niż uczucie bycia pełnym, a poza tym żołądek jest bardzo elastycznym organem i cukier pomaga mu się rozprężyć i wytworzyć dodatkowe miejsce. Nie wiem jak wy, ale ja będę o tym pamiętał. Język jest jednym z najsilniejszych mięśni w naszym ciele. Organ ten posiada ponad 10 tysięcy receptorów smakowych, a każdy z nich jest pokryty mikroskopijnymi włoskami. Ich zadaniem jest rozpoznanie jedzenia, odróżnienie smaków oraz wysłanie odpowiednich informacji do mózgu, aby zainicjować prawidłowy proces trawienia. Wszystkie zagłębienia i nierówności na powierzchni naszego języka tworzą wyjątkowy wzór. To właśnie dlatego niektórzy uważają, że jest on tak samo unikalny jak odcisk naszych linii papilarnych. Język wcale nie ma osobnych sektorów dla gorzkiego, słodkiego, kwaśnego czy słonego smaku. Każdy z 8000 kubków smakowych na języku, podniebieniu, a nawet w gardle jest równie odpowiedzialny za rozpoznanie każdego ze smaków. Dla niektórych kolendra może smakować niemal jak mydliny, ponieważ substancja w niej zawarta jest często wykorzystywana właśnie do produkcji mydła. Natomiast jedynie od 4 do 14% światowej populacji posiada gen pozwalający na wychwycenie tej informacji przez mózg. Żwacz to najsilniejszy w stosunku do swojej wagi mięsień w ciele. Razem z resztą mięśni szczęki pozwala nam zacisnąć żuchwę z siłą 90 kg na zębach trzonowych oraz 25 kg na siekaczach. Nasz kręgosłup posiada świetną pamięć. Zapamiętuje naszą posturę, przez co jej zmiana na tę prawidłową jest taka trudna. Gęsią skórkę zawdzięczamy naszym przodkom sprzed wielu, wielu lat, którzy jeżyli włosy na ciele, by potencjalny przeciwnik uznał ich za większych i groźniejszych. Dla podobnego efektu koty syczą w obliczu zagrożenia oraz wyginają się w pałąk. Nasza jama ustna to także ciekawe zjawisko. Na przykład nie istnieją dwa identyczne zestawy uzębienia, nawet w przypadku bliźniaków jednojajowych, a to dlatego, że kształt szczęki zależy od tego, jak dana osoba jej używa. Nawet najdrobniejsze nawyki sprzed lat, jak przygryzanie warg, potrafią wpłynąć na formowanie się uzębienia. Zauważyliście już na pewno, że ślady po szmince na chustce lub lustrze różnią się w zależności, do kogo należą. Dobra, kto zostawił ten odcisk szminki? Badania wykazują, że w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, odcisk ust jest unikalny dla danej osoby. Nie wskazują one, co prawda, na żadne charakterystyczne cechy związane z płcią. Nasza dolna szczęka jest jedyną częścią czaszki, która nie jest przymocowana do układu kostnego. Trzyma się jedynie na tkance łącznej oraz mięśniach żuchwy. Dzięki temu ma tak dużą ruchomość. Zaledwie nieco ponad 40% naszego ciała w istocie należy do nas. Ponad 50% komórek naszego organizmu to drobne ustroje, które żyją głównie w naszych jelitach.
Jednak mimo tego, iż naszych własnych komórek jest mniej niż tych należących do mikrobów, nadal mamy ich jakieś 100 bilionów. Nikt więc nie może powiedzieć, że jest tak naprawdę sam. Nasze geny to zaledwie mniej niż połowa tego, czym w istocie jesteśmy. Gdybyśmy wyodrębnili wszystkie mikroby zasiedlające nasze ciało i policzyli ich geny, to okazałoby się, że jest ich od 2 do 20 milionów. Nasz wzrost, budowa ciała czy kolor skóry są w dużej mierze zależne od tego, gdzie żyli nasi przodkowie. Natomiast my jesteśmy w stanie zaadaptować się do innych warunków już w trakcie naszego życia. Jeśli przenieślibyśmy się z równin w rejony górzyste, nasze ciało po jakimś czasie zaczęłoby wytwarzać więcej czerwonych krwinek w reakcji na niedobór tlenu. Podobnie nasza skóra pociemnieje w naturalny sposób, jeśli przenieślibyśmy się w cieplejszy i bardziej słoneczny klimat. Nasza przewidywalna długość życia jest zakodowana w komórkach. One bezustannie się odradzają i rozmnażają, ale mają swego rodzaju licznik, który po pewnym czasie się po prostu zatrzyma. Niektóre z komórek przestają się regenerować szybciej od innych. Średnio ludzkie komórki przestają się rozmnażać w wieku 100 lat, o ile mamy na tyle szczęścia, by dożyć tak sędziwego wieku. To oznacza, że gdyby wynaleźć sposób na zmuszenie ich do zatrzymania tego licznika, istnieje szansa, że moglibyśmy żyć wiecznie i ostatecznie zamieszkać ze swoimi wnukami. Ha! Nasze języki posiadają komórki sensoryczne. Te bliższe powierzchni mają krótszy cykl życiowy i to właśnie dzięki temu nie musimy czekać zbyt długo po poparzeniu języka, by móc ponownie odczuwać smaki. Nasze opuszki palców są co prawda wrażliwe, jednak o wiele mniej niż usta. Tuatara jest jaszczurką, która posiada trzecie oko na czubku głowy. Ma ono tęczówkę, połączenia nerwowe i soczewkę, ale zwierzę nie wykorzystuje go do patrzenia, ponieważ w miarę rozwijania się oko zostaje przykryte łuskami. Do dziś przeznaczenie tego narządu stanowi zagadkę dla naukowców. Tylko jedna litera nie występuje w żadnej z angielskich nazw amerykańskich stanów. W Arizonie mamy Z, a w Nowym Meksyku i w Teksasie nawet 2X. Ale nawet jeśli przeszukacie mapę Stanów Zjednoczonych wzdłuż i wszerz, nie znajdziecie ani jednego stanu z literą Q. Szacuje się, że Ziemię w całych jej dziejach zamieszkiwało łącznie 108 miliardów ludzi. Zastanawiacie się, do czego służy ta malutka kieszenka w dżinsach? To kieszeń na podręczny zegarek i powstała z myślą właśnie o nim. Zaczęto ją doszywać do spodni w 1879 roku i była wówczas nowym elementem dżinsów firmy Levi's. Każdego roku zużywa się ponad 1,5 miliona ton ziemniaków do smażenia frytek w McDonaldzie. To 15% całkowitej produkcji tego warzywa w Stanach w 2020 roku. W przeciwieństwie do ludzi, koty nie mają tej samej ilości palców w przednich i tylnych łapach. Zwykle jest ich 5 w przednich łapach i 4 w tylnych. Sprawdźcie sami, jeśli macie koty. Cała populacja Ziemi zmieściłaby się w Los Angeles. Naszą planetę zamieszkuje obecnie 7,5 miliarda ludzi, co wydaje się niewyobrażalnie wielką liczbą, ale gdybyśmy wszyscy stanęli ramię w ramię, zmieścilibyśmy się na powierzchni 1300 km². Świnie nie są jedynymi zwierzętami, które świetnie znajdują trufle. Psy są w tym równie dobre dzięki swemu doskonałemu węchowi. Od niedawna używa się ich w tym celu równie często. Obecną flagę Stanów Zjednoczonych stworzył licealista Bob Heft. Zaprojektował ją na lekcję historii w 1958 roku i dostał za tę pracę jedynie 4 z minusem. Potem jednak jego projekt wybrano spośród 1500 innych. Chyba nie trzeba mówić, że po tych wieściach jego ocena zmieniła się na 5. Pandy w waszych miejskich zoo wyglądają jakby były u siebie, ale jeśli nie jesteście w Chinach, są to tylko na wakacjach. Wynika to z faktu, że technicznie wszystkie pandy zostały wypożyczone z Chin i są własnością tego kraju. Zdanie "zarzuć gęślą jaźń" zawiera wszystkie polskie znaki diakrytyczne. W 1974 skafander kosmiczny NASA kosztował od 15 do 22 milionów dolarów. Mimo upływu lat NASA nie wymieniła zużytych kombinezonów, w związku z czym zostały tylko 4 sprawne. Ale bez obaw, od 2009 NASA pracuje nad ulepszeniami w kosmicznej garderobie i przeznaczyła na ten cel 200 milionów dolarów. Ciekawe, czy będą miały cekiny. Gorąca woda może paradoksalnie zamarznąć szybciej niż zimna. Wynika to z faktu, że chłodniejszy płyn znajdujący się na dnie jest gęstszy od gorącej wody na wierzchu. Takie nierównomierne rozłożenie temperatury przyspiesza zamarzanie.
Na każde 12 godzin pracy mrówka odpoczywa najwyżej przez 8 minut. Te owady całkowicie zmieniają definicję krótkiej drzemki. Wielbłądy mają 3 powieki i 2 rzędy rzęs, które chronią je przed pustynnym piaskiem rozwiewanym przez wiatr. W 1763 po raz pierwszy użyto litery X do opisania całusa. Autorem tego pomysłu był brytyjski naturalista Gilbert White. Nikt tak naprawdę nie wie, czy angielska pisownia nazwiska Williama Szekspira jest poprawna. Wygląda na to, że sam zainteresowany tego nie wiedział. Podpisywał się na wiele sposobów, ale okazuje się, że niczego nie podpisał jako William Shakespeare, choć to dziś akceptowana pisownia. Słowo oho wygląda dokładnie tak samo, nawet gdy obrócimy je do góry nogami. No tak. Znikomy procent szumów telewizyjnych widocznych w starszych telewizorach jest pozostałością promieniowania po wielkim wybuchu. Gdybyśmy unieśli ogon kangura, czego zdecydowanie nie polecamy, zwierzę nie mogłoby już skakać. Kangury wykorzystują swoje ogony jako trzecią nogę do poruszania się w przód oraz w celu utrzymania równowagi. Krótko mówiąc, bez wsparcia ogona przewróciłyby się. Jeśli wybieracie się do Londynu, zobaczyć słynny most londyński, możecie się rozczarować, ponieważ pierwotna konstrukcja znajduje się obecnie w stanie Arizona. W latach 60. most zaczął się rozpadać, więc władze miasta postanowiły sprzedać go amerykańskiemu potentatowi naftowemu o nazwisku Robert P. McCullough. Konstrukcję rozebrano, każdą jej część oznaczono, przetransportowano do Ameryki i złożono ponownie. Obecnie most znajdziecie w Lake Havasu City. Zwiastuny filmowe, te krótkie filmiki robiące smaka przed nadchodzącymi premierami, pierwotnie wyświetlano po filmach. Skoro tak, to dlaczego nazwano je zwiastunami? Nie musicie się martwić, że krokodyl pokaże wam język. Gady te posiadają w pyskach membranę, która uniemożliwia im wysunięcie języka. Angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie, ale osób, które władają nim jako językiem obcym, jest 4 razy więcej niż rodowitych użytkowników. A propos Anglii, insygnia królewskie zdobią 2 największe oszlifowane diamenty wszechczasów. Kalinan jest największym znalezionym diamentem i zarazem częścią berła królewskiego. Drugi kryształ trafnie nazwano Kalinan II. Zdobi on koronę królewską. Teraz już wiecie. W każdej szklance wody, którą pijecie, prawdopodobnie znajdują się cząsteczki wody, jaką poiły się dinozaury. Pojawiły się na Ziemi 186 milionów lat temu. W porównaniu do ludzi, którzy są tu dopiero od 200 tysięcy lat, gady piły ziemską wodę znacznie dłużej. Właśnie teraz, gdy oglądacie ten filmik, na Jowiszu i Saturnie może spadać grad diamentów. Dzieje się tak, ponieważ burze zmieniają metan w węgiel, który w miarę opadania twardnieje i zmienia się w te drogocenne kamienie. Pod głowami na Wyspie Wielkanocnej znaleziono brakujące ciała. Na początku XX wieku archeolodzy wykopali 2 posągi, pod którymi znaleźli torsy mierzące 9 metrów. Oczywiście to długość torsów, nie całej statui. To by było dziwne. Następnym razem, gdy będziecie mieli problemy z koncentracją, weźcie gumę do żucia. Jedno z badań wykazało, że uczestnicy, którzy żuli gumę podczas testów pamięciowych, byli bardziej skupieni niż ci, którzy tego nie robili. Zdrowy rozsądek podpowiada, że drzewa powinny być na ziemi na długo przed pojawieniem się zwierząt, ponieważ produkują tlen, którym oddychamy. Powiedzcie to rekinowi. Parsknie śmiechem, bo morskie stworzenia tak naprawdę pojawiły się jeszcze przed drzewami 400 milionów lat temu, drzewa z kolei 50 milionów lat później. No, chciałbym zobaczyć śmiejącego się rekina. Gdy następnym razem odkręcisz zimną lub ciepłą wodę, przysłuchaj się dźwiękom, jakie tworzą z chwilą odkręcania kurków. Temperatura zmienia gęstość płynu, co z kolei ma realny wpływ na odgłos, jaki woda wydaje w momencie odkręcania. Policjanci muszą liczyć się z nowym podejrzanym podczas prowadzenia dochodzeń, a jest nim miś koala. Do szympansów i goryli, których odciski palców są podobne do ludzkich, dołącza puchaty koala. Czcionka Comic Sans dzieli ludzi na całym świecie od wielu dekad, bo ma opinię nieformalnej i nieprofesjonalnej. W sumie to nawet ma sens. Vincent Conner, jej twórca, inspirował się swoimi ulubionymi komiksami takimi jak Watchmeni. Co pierwsze przychodzi wam na myśl, gdy słyszycie nazwę Transylwania? Wampiry, prawda? Tak się składa, że autor Drakuli, Bram Stoker, nigdy nie był w tym górzystym regionie Rumunii, który uwiecznił Transylwanię jako źródło legend o wiecznie żywych krwiopijcach.
Pierwszy mecz futbolu amerykańskiego rozegrano w 1869 pomiędzy drużynami Rutgers oraz Princeton. Rutgersi wygrali z wynikiem 6-4. Jeśli szukacie ochroniarza z Królestwa Zwierząt, mamy dla Was idealnego kandydata. Goryl potrafi unieść 10-krotność swojej własnej wagi, czyli jakąś tonę. To czyni go najsilniejszym żyjącym ssakiem na świecie. Zastanawiacie się, skąd biorą się nazwy miast? W przypadku Portland to zależało od rzutu monetą. Gdyby wylądowała inaczej, nazywalibyśmy to miasto Boston w stanie Oregon. Każdego roku Islandia rośnie do 5 cm. Wynika to z faktu, że dzielą ją dwie płyty tektoniczne, północnoamerykańska oraz europejska. Więc gdy się od siebie odsuwają, wyspa się powiększa. Przeciętnie spędzamy pół roku życia czekając, aż czerwone światło zmieni się na zielone. Nikt nawet nie wspomni o biednym żółtym. Ludzie są jedynymi zwierzętami, które mają podbródek. Choć inne, takie jak szympansy, są do nas podobne, chodzą na dwóch tylnych łapach i mają szczęki. Żadne z nich nie posiada tej małej kostki pośrodku żuchwy. Tak więc broda do góry, młody. Dlaczego mit mówiący o daltonizmie psów jest tak powszechny? Psy widzą kolory, jednak w bardziej ograniczonym spektrum niż ludzie. Całkiem nieźle rozróżniają niebieski, żółty i fioletowy, ale mają problem z odróżnieniem pomarańczowego, czerwonego i zielonego. Jeśli chcesz przemeblować psią budę, lepiej postaw na odcienie niebieskiego i fioletowego. Zwierzęta, rośliny i ludzie są ze sobą spokrewnieni i mają wspólne cechy, ponieważ wyewoluowaliśmy od tego samego mikroskopijnego przodka o nazwie Luka, ostatniego uniwersalnego wspólnego przodka, czyli organizmu, który żył na Ziemi 3,8 miliarda lat temu. Zamknięcie oczu poprawia pamięć. Powiedzmy, że chcesz posłuchać jakiejś opowieści i sprawdzić, ile z niej uda ci się zapamiętać. Badania wykazały, że jeśli zamkniesz oczy i odpoczniesz przez 15 minut, zapamiętasz wszystko lepiej. To przydatna technika, gdy się uczysz lub musisz zapamiętać jakieś nudne informacje. Różowy kącik oka to w rzeczywistości pozostałości trzeciej powieki. Wszyscy posiadamy tę tajemniczą membranę. Trzecia powieka dużo częściej występuje u niektórych ssaków i ptaków, ponieważ chroni ich oczy przed pyłem. W przypadku ludzi tkanka ta nie ma większego znaczenia, dlatego według naukowców z czasem całkiem zaniknie. Gdy ziemniaki zbyt długo są narażone na działanie światła, zmieniają kolor na zielony i to zarówno w fabryce, magazynie, jak i na polu. Dzieje się tak, ponieważ zaczynają wytwarzać chlorofil, pigment, który dodaje roślinom zielony kolor. Gdy widzisz zielonego chipsa, to oznacza to, że został zrobiony z ziemniaka, który zbyt długo był wystawiony na działanie światła. Jednak to, że zielone chipsy trafiają do paczki, nie oznacza, że powinieneś je jeść. Okazuje się, że zielone obszary na ziemniakach i chipsach nie są zdrowe. Jeśli zjesz 2 lub 3 zielone chipsy, nic ci nie będzie, jednak zjedzenie ich zbyt dużo może spowodować nieprzyjemne konsekwencje. Mimo swojej nazwy, niektóre pomarańcze wcale nie są pomarańczowe. Początkowo mogą zawierać duże ilości chlorofilu, który sprawia, że mają zielony kolor. Gdy dojrzewają, a owoc jest narażony na niską temperaturę, chlorofil zanika. Dlatego pomarańcze zmieniają kolor. Z tego samego powodu w cieplejszych obszarach pozostają zielone. Jeśli zamówisz coś małego z Amazonu, na przykład długopis, książkę lub coś innego, możesz odebrać to w paczce, która wydaje się być za duża. To nie jest przypadek. Dzieje się tak ze względu na złożony algorytm wysyłkowy firmy. Bierze on pod uwagę rozmiar innych paczek, które trafiają do tego samego miejsca, jak również rozmiar pojazdu transportowego. Mały przedmiot trafia do pudełka, którego rozmiar będzie dopasowany do innych paczek, aby nie przesuwały się w pojeździe. Fizyk i wynalazca Percy Spencer odkrył mikrofale przez przypadek. Budował akurat magnetron do sprzętu radarowego, gdy w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że czekoladowy batonik w jego kieszeni zaczął się topić. Zastanawiał się, co stanie się dalej, więc skierował mikrofale na popcorn, który zaczął strzelać, oraz na jaja, które eksplodowały. W ten sposób odkrył wspaniały sposób na podgrzewanie żywności, który wykorzystuje mniejszą ilość energii niż piekarnik. W oryginalnej wersji plastelina Play-Doh była środkiem do czyszczenia tapet. Została wynaleziona i była sprzedawana wyłącznie w celu usuwania sadzy z tapety. Gdy pojawiła się na rynku, była dostępna wyłącznie w białym kolorze. Jednak później, gdy zaczęto sprzedawać ją jako zabawkę, plastelinę zaczęto wytwarzać w kolorze żółtym, niebieskim i czerwonym. Dziś jest dostępna w ponad 50 barwach.
Początkowo folia bąbelkowa pełniła nieco inną funkcję. Miała służyć jako tapeta. W latach 50., gdy po raz pierwszy pojawiła się na rynku, dwóch inżynierów postanowiło skleić ze sobą dwie zasłony prysznicowe. W ten sposób uwięzili między nimi bąble powietrza. Próbowali stworzyć swego rodzaju teksturowaną tapetę, ale nie przyjęła się. Kilka lat później firma IBM musiała przesłać procesory danych i potrzebowała czegoś do ich ochrony. W ten sposób rozpowszechniła się folia bąbelkowa. Pewne badanie wykazało, że zaledwie minuta zabawy z folią bąbelkową jest równie relaksująca, co masaż trwający pół godziny. Dlaczego wiatraki elektryczne nie chłodzą powietrza? Możesz umieścić termometr przed wentylatorem w trybie turbo, ale temperatura nie spadnie. Mogłaby wzrosnąć, jeśli pozostawiłbyś termometr obok części zasilanych prądem elektrycznym. Wentylator nie ochłodzi powietrza, ale schłodzi ciebie oraz każdy obiekt, który zawiera wodę. Wentylator elektryczny poprawia cyrkulację powietrza w zamkniętym pomieszczeniu, a dodatkowo przyspiesza odparowywanie wody, przez co ciecze, w tym również pot, na twojej skórze stają się chłodniejsze. Zauważyłeś kiedyś, że zatyczki od długopisów mają na górze małe otworki? Na pierwszy rzut oka to nic wielkiego, ale w rzeczywistości ratuje życie. Jeśli przypadkiem połkniesz zatyczkę, otwór sprawia, że możesz oddychać i nie blokuje przepływu powietrza. Jeśli spojrzysz w nocne niebo, zauważysz, że gwiazdy mają różne kształty i rozmiary. Najczęściej występują białe, ale mogą też zmienić się na czerwono, niebiesko i żółto. Na pewno jednak nie zauważysz zielonej gwiazdy. Nie chodzi o to, że nie emitują zielonego światła. Po prostu twoje oczy nie są w stanie go dostrzec. Gwiazdy mogą mieć różne temperatury, przez co mają różne kolory. Najgorętsze wydają się niebieskie, a najzimniejsze mają czerwone odcienie, ale wszystkie mienią się na różne kolory. Emitują światło o różnych długościach fal, co przekłada się na widzenie różnych kolorów. Nie potrafimy dostrzegać światła o różnych długościach fal jednocześnie. Widzimy tylko światło o dominującej długości fali. Mówiąc inaczej, dostrzegamy tylko dominujący kolor. W większości przypadków gwiazdy o średniej temperaturze emitują zielone fotony, ale nam nie wydają się one zielone. Gdy próbujemy dostrzec coś, co jednocześnie emituje czerwone, zielone, niebieskie i żółte fotony, nasze oczy postrzegają je jako biały kolor. Z tego samego powodu gwiazdy o średniej temperaturze, na przykład nasze Słońce, wydają nam się białe. Dlaczego mrugamy? Aby nawilżyć i oczyścić oczy, to jasne. Za każdym razem, gdy zamykasz powieki, gruczoły łzowe wydzielają słodą substancję, która pokrywa powierzchnię oka. Następnie wypłukuje wszystkie drobiny pyłu i nawilża odsłonięte części gałki ocznej. Zazwyczaj mrugamy co 4 do 6 sekund, chyba że oczy są podrażnione. W takim przypadku mrugamy częściej, aby były nawilżone i czyste. Ale nie chodzi tylko o to. Mruganie pozwala naszemu mózgowi na odpoczynek. Musi on przetwarzać wiele informacji jednocześnie, więc od czasu do czasu zasługuje na przerwę. Mruganie ratuje nasz mózg od 15 do 20 razy na minutę. Gdy zamykamy oczy, nasz mózg może się na chwilę wyłączyć, robiąc sobie krótką, ale bardzo efektywną przerwę. Dlatego mrugamy częściej, gdy wykonujemy jakieś zadanie wymagające intensywnego myślenia. Po co nam paznokcie? Składają się z określonego rodzaju białka, które można znaleźć również w futrze, włosach, pazurach i kopytach. Białko to nazywamy keratyną. W przeciwieństwie do pazurów, paznokcie są płaskie i szerokie, przez co skuteczniej chronią końcówki palców przed potencjalnymi obrażeniami. Nie tylko zabezpieczają wrażliwe obszary, lecz także zapewniają sztywną podkładkę, która ułatwia chwytanie i oddzielanie małych przedmiotów. Jak podniósłbyś element układanki lub odlepił naklejkę bez paznokci? Byłoby to niemal niemożliwe bez użycia narzędzi. Do tego typu delikatnych zadań małpy wykorzystują stopy. Paznokcie wyewoluowały u naczelnych zapewne po to, aby ułatwić wykonywanie prostych zadań, takich jak chwytanie gałęzi i usuwanie kleszczy. Maliny, jeżyny, truskawki i wiśnie to nie jagody. Z punktu widzenia botaniki, aby można było je sklasyfikować jako jagody, musiałyby mieć trzy warstwy: ochronną warstwę zewnętrzną, mięsistą warstwę środkową i na końcu warstwę wewnętrzną z nasionami. Dodatkowo roślina musi wyrastać z kwiatu, który ma jedną zalążnię i dwa lub więcej nasion. Według tych kryteriów żurawina i borówka to jagody, podobnie jak inne rośliny, których nie spodziewasz się znaleźć w tej kategorii, takie jak kiwi, banany, arbuzy, pomidory, bakłażany, a nawet papryki. Pewnie słyszałeś, że uszy i nos to te części ciała, które nigdy nie przestają rosnąć. Dzieje się tak ze względu na zmiany zachodzące w skórze i działanie grawitacji. Pozostałe części ciała zmieniają się w ten
ten sam sposób, ale nie jest to widoczne aż tak wyraźnie. Właśnie wszedłeś do swojej ulubionej restauracji i kelner podchodzi, by zebrać zamówienie. Cały dzień masz ochotę na jakiś napój gazowany, więc zamawiasz kolę. Kelner odpowiada ze smutkiem: przepraszam, ale zrobujemy tylko Pepsi. Ile razy wam się to przydarzyło? Nie uciekniemy od tego wyboru nawet za granicą. Albo kola, albo Pepsi. Jeśli lubicie oba napoje, będziecie musieli zdecydować się na jeden z nich. Poznajmy początek historii tej rywalizacji. Czy jeden napój jest obiektywnie lepszy od drugiego? Pierwsza kategoria – różnorodność. Trzeba przyznać, że obie firmy są w tym całkiem niezłe. Możemy kupić kolę dietetyczną, bezcukrową, a nawet o smaku wiśni. Tymczasem Pepsi produkuje napoje o smaku cytryny, limonki, karmelu, a nawet pikantne odmiany. Druga kategoria to smak. Jak powszechnie wiadomo, jest on bardzo osobistą kwestią. Tu nie ma złych odpowiedzi. Ale każdy z nas przepada za czym innym. Przepis na Coca-Colę jest ściśle strzeżony od 1891 roku, czyli od chwili, gdy wynalazca napoju, John Pemberton, sprzedał recepturę. Zmodyfikował ją później kupiec Asa Candler i ten właśnie smak znamy obecnie. Tymczasem słodki smak Pepsi wynalazły Caleb Bradham. Niedługo potem jego upadłą firmę kupił Charles Good. Był on wtedy właścicielem cukierni o nazwie Loft. Czyżby to tłumaczyło, dlaczego Pepsi jest słodsze od coli? Co wam podpowiadają kubki smakowe? Pepsi czy cola? Właśnie się obudziliście, zeszłego wieczoru zamówiliście pizzę na kolację i za chwilę zjecie jej resztki na śniadanie. Otwieracie lodówkę i pojawia się problem. Musicie dokonać trudnego wyboru. Zimna pizza czy zimny makaron? Dlaczego oba te dania tak dobrze smakują na zimno? Istnieje naukowe wytłumaczenie tego zjawiska. Według znawców makaronu spaghetti smakuje lepiej ze względu na składnik znany jako skrobia. Występuje ona głównie w płatkach i ziemniakach. Mówiąc prosto, składniki dań mają mnóstwo czasu, żeby się lepiej poznać podczas całonocnej imprezy w lodówce. Skrobia wtedy wchłania tłuszcze, sos i przyprawy. Wsysa to wszystko, wzbogacając smak potraw. Dotyczy to zarówno pizzy, jak i dań z makaronu. To raczej nie przypadek, że tak wielu ludzi często zamawia tego typu dania tylko po to, żeby następnego dnia zachwycać się smakiem na zimno. Niestety u mnie w domu nikt tak nie robi. A propos pizzy, rozstrzygnijmy raz na zawsze batalię. Ananas na pizzy to bardzo drażliwy temat, który dzieli wielu z nas. Po jednej stronie barykady znajdziemy ludzi, którzy kategorycznie nie zgadzają się na owoce jagodowe na pizzy. Zaraz, co? Gdybyście jeszcze tego nie wiedzieli, ananasy to owoce jagodowe, a dokładniej grupa połączonych ze sobą jagód. Po drugiej stronie mamy miłośników pizzy hawajskiej. Będą starali się was przekonać, jak świetnie ananas łączy się z sosem pomidorowym. Swoją słodkością i świeżością ma ponoć balansować ostry smak sosu pomidorowego. Co wy sądzicie na temat pizzy z ananasem? Tak czy nie? A właśnie, próbowaliście kiedyś ananasa na hamburgerze? Tak, taka kombinacja też jest znana. Jej wielbiciele mówią, że ananasy pełnią tę samą rolę co ogórki. Dodają słodkiego, słonego i cierpkiego smaku, którego hamburgery najwidoczniej desperacko potrzebowały. Żadna para bliźniąt nie jest identyczna, chyba że mówimy o batonikach Twix. Gdybyście mieli wybrać swój ulubiony, jestem przekonany, że już dawno to zrobiliście. To jak? Jesteście fanami lewego czy prawego batonika? Jest jakaś różnica, czy może to genialny chwyt marketingowy? Jeśli wcześniej kupowaliście Twixy, mogliście zobaczyć na półkach sklepowych ich trzy rodzaje. Zwykłe paczki, paczki zawierające rzekomo dwa lewe batoniki oraz z dwoma prawymi. Jak dobrze wiecie, Twixy sprzedaje się w parach. Jednak w 2012 roku producent Twixa, Mars, poszedł z tym o krok dalej. Zaczął twierdzić, że batoniki te nie są identyczne. Za pomocą humorystycznych reklam przekonywali klientów, że oba batoniki powstają w odmienny sposób. Podobno między wynalazcami Twixa, braćmi Earlem i Seamusem, doszło do konfliktu. Nie zgadzali się co do techniki oblewania czekoladą i konsystencji karmelu. Aby dopiąć swego, to obaj założyli własne firmy. I tak, w fabryce lewego Twixa chrupiące ciastko było polewane karmelem, a następnie maczane w czekoladzie. Tymczasem w fabryce prawego Twixa ciastko i puszysty karmel były polewane czekoladą. Jak dla mnie to brzmi jak kilka synonimów wrzuconych do jednego gara. Lubię synonimy, szczególnie
szczególnie na mojej owsiance. Tak czy inaczej, niektórzy podekscytowani smakowcze postanowili sprawdzić, czy faktycznie jest jakaś różnica między lewym a prawym batonikiem. Odkryli tylko tyle, że lewy jest nieznacznie bardziej chrupiący od prawego. Jeśli zastanawia was, jak to sprawdzili, powiedzmy, że wspomagali się cyfrowymi czytnikami hałasu. Średnia chrupkość lewych batoników wyniosła nieco ponad 72 decybele, z kolei prawych nieco ponad 69,5 decybela. Czy to oznacza, że głośniej znaczy smaczniej? Sami zdecydujcie. Fani uważają, że może mieć to związek z pakowaniem Twixów. Twierdzą, że problem leży nie w kwestii lewy czy prawy, a umiejscowieniu wierzch spód. Twixy, które znajdą się na spodzie pudła, mogą być mniej chrupiące niż te na wierzchu. W każdym kraju znajdziemy takie czy inne problemy. Amerykanie na przykład sprzeczają się o kolejność nakładania masła orzechowego i dżemu na kanapce. Przekąska ta jest szczególnie popularna wśród najmłodszych. Niewykluczone, że niektórzy rodzice pakujący wyprawki szkolne pytali swoje dzieci, co pierwsze, dżem czy masło orzechowe? Amerykanie mają bardzo wyrobione zdanie w kwestii idealnej kanapki z dżemem i masłem orzechowym. Jedni mówią, że masło stanowi idealną podstawę pod ulubiony dżem, inni z kolei twierdzą, że pierwszy musi być dżem, ponieważ jest rzadszy i łatwiej się go rozprowadza. Ciekaw jestem waszych opinii. Gdybyście mieli wybrać między taco a falafelem, na co byście się zdecydowali? Niektórzy je porównują i również w tej kwestii mają preferencje. Obie potrawy są smaczne, ale bardzo się różnią. Najpierw kilka pojęć. Taco to meksykańskie danie składające się ze smażonej tortilli, złożonej i wypełnionej fasolą, chili, sałatą oraz jakimś mięsem. Falafel z kolei to potrawa blisko wschodnia, będąca w zasadzie kuleczkami zmielonej ciecierzycy lub przyprawionych do perfekcji fasolek fava, podawanych w picie z mnóstwem dodatków. Nie wiem, czy osiągnąłem swój cel. Jeśli na widok któregoś z tych dań zaczęła cieknąć wam ślinka, albo zachęciłem was do spróbowania któregoś z nich, chyba mi się udało. W razie, gdybyście nie mogli się zdecydować, możecie wybrać połączenie jednego i drugiego. Taco falafel. Owszem, takie danie istnieje. I zapewne świetnie smakuje. Zastanawialiście się kiedyś, czy kawa nie jest przypadkiem zupą? Najwidoczniej niektórzy są przekonani, że to nie jest ciepły napój, a właśnie zupa. Dlaczego tak myślą? Zwolennicy tej teorii twierdzą, że kawa jest w zasadzie bulionem, ponieważ ziarna są drobno mielone, a potem parzone w wodzie. W wyniku tego procesu powstaje płyn, który konsystencją przypomina bulion, ale inni się z tym nie zgadzają. Przeciwnicy tej teorii mówią, że kawa w niczym nie przypomina bulionu, ponieważ bulion ma smak mięsa i walory odżywcze, a kawa to zwyczajnie kawa. Ma dobrze smakować i pobudzić, nawet jeśli tak jak ja uwielbiacie jakąś wyposioną odmianę w stylu grande latte z niskotłuszczowym mlekiem bez pianki z podwójnym espresso. Pychota. Piszcie w komentarzach, które z tych dań byście wybrali. Istnieją potrawy, którymi można się zatruć, jeśli się ich odpowiednio nie przyrządzi. Nawet codziennie używane składniki, takie jak miód i nerkowce, mogą w niektórych warunkach zaszkodzić. Zachęcamy do obejrzenia tego filmiku przed jedzeniem. Zdarzyło ci się ugryźć pestki jabłka? Zapewne znasz ich nieprzyjemny smak. To wina cyjanku. Spokojnie, nasiona mają warstwę ochronną, dzięki której cyjanek nie przeniknie do twojego organizmu, jeśli przypadkiem połkniesz pestki. Ale i tak warto być ostrożnym. Nawet niewielka ilość cyjanku może powodować przyspieszony oddech i inne nieprzyjemne dolegliwości. Kolejne niebezpieczeństwo, które czai się w twojej kuchni, to ziemniaki, ale tylko te z kiełkami i zielonymi plamkami. Obcięcie tych części tylko pozornie rozwiązuje problem. Toksyczna substancja zwana glikoalkaloidem mogła już przesiąknąć do całego warzywa, nie bez powodu zazielenia ona miąższ. To sygnał. Jedzenie takich ziemniaków może wywołać nudności, ból głowy i inne skutki uboczne. Lubisz bubble tea? To zapewne dobrze znasz maniok, czyli tapiokę. To bulwiaste warzywo hodowane w Ameryce Południowej, stosowane także w produkcji ciast i chipsów. Może być słodkie lub gorzkie. Korzenie i bulwy manioku często zawierają toksyny. Należy je poddać odpowiedniej obróbce przed spożyciem. Jeśli zostaną niewłaściwie przyrządzone lub zjesz je na surowo, czekają cię przykre konsekwencje. Ale dobrze przygotowany maniok jest pyszny i zdrowy.
Czarny bez to suplement, który wzmacnia układ odpornościowy i pomaga zwalczyć przeziębienie i grypę. Jednak trzeba odpowiednio obchodzić się z tą rośliną i dobrze ją przyrządzić. Jedzenie niedojrzałych owoców może zaszkodzić zamiast pomóc. Zawierają bowiem lektynę i cyjanek, które powodują między innymi kłopoty z żołądkiem. Następna pozycja na liście bardzo mnie smuci. Chodzi o prażoną kukurydzę. Istnieje wiele badań, według których popcorn z mikrofalówki jest szkodliwy. Nie tylko zjadasz składniki chemiczne pochodzące z opakowania, ale również inne niezdrowe dodatki. Lubisz, kiedy zapach świeżo uprażonej kukurydzy dociera do twojego nosa? Może trwale uszkodzić twoje płuca. Istnieje jednostka chorobowa zwana potocznie popcornowym płucem. Przyczyną schorzenia jest jeden ze składników sztucznego smaku masła. Co zrobić? Wybieraj inny popcorn lub zainwestuj w specjalną maszynę. Kukurydza uprażona w tym urządzeniu ma tylko 90 kalorii i niespełna gram tłuszczu. Uhu! Numer 6 to miód. Wiesz, że miód pszczeli może być szkodliwy, jeśli zjesz go więcej niż łyżeczkę? Zawiera trudną do wymówienia toksynę. Żeby się jej pozbyć, należy poddać miód procesowi pasteryzacji. Pora na pestki wiśni. Jeśli ich nie pogryziesz, to nic ci nie będzie. Ale lepiej zapamiętaj, że zawierają cyjanowodór, czyli trującą substancję. A co z bligią? To narodowy owoc Jamajki, ale okazało się, że niedojrzała bligia zawiera truciznę zwaną hipoglicyną. Owoc musi całkowicie dojrzeć, zanim go zjesz. Innymi słowy, musi się sam otworzyć. Kiedy będzie się nadawać do zjedzenia, to sam pęknie. Nie polecam toksycznego różowego miąższu ani czarnych pestek. Jedz tylko pyszną kremową masę wokół ziaren. Nieprawidłowe jedzenie owocu powoduje jamajską chorobę wymiotną. Fugu to japońska nazwa rozdymki i potrawy z tej ryby. Co ciekawe, może być ostatnią, jaką zjesz, jeśli jej właściwie nie przyrządzisz. Ryba zawiera bardzo silną toksynę, śmiertelnie trującą dla ludzi. Jedną rybą można zatruć 30 osób. Z tego powodu japońskich kucharzy czekają lata nauki, zanim otrzymają specjalną licencję. Mimo tak dużych obostrzeń i procedur, fugu wciąż jest ostatnim posiłkiem niektórych ludzi. Czy warto tak ryzykować? Idealną przekąską są orzechy nerkowca, ale surowe bywają zdradliwe. Kupione w sklepie nerkowce często są reklamowane na etykiecie jako surowe, ale to nie do końca prawda. Zanim trafiają na półki, poddane są działaniu pary, która usuwa z nich toksynę podobną do trującego bluszczu. Występuje ona w łupinach nerkowców. Co się stanie, jeśli zjemy surowe orzechy? Może nas czekać poważna reakcja alergiczna. To zależy od stopnia uczulenia na trujący bluszcz. Skoro mowa o surowych potrawach, surowa fasola czerwona też może zaszkodzić, bo zawiera toksynę zwaną lektyną. Powoduje bóle żołądka i inne zaburzenia trawienia. Wystarczy zjeść około 5 surowych ziarenek, żeby odczuć niepożądane efekty. Czerwona fasola jest bogata w białko, witaminy i minerały. Dobrze ugotowana jest bardzo zdrowa. Wystarczy obgotować surowe ziarna we wrzątku przez 10 minut. Krótsza obróbka termiczna i niższa temperatura mogą zwiększyć toksyczność fasoli. Tak przyrządzone ziarenka będą bardziej szkodliwe niż surowe. Pamiętaj, co najmniej 10 minut i wysoka temperatura. Zbyt duża ilość nieprzetworzonych gorzkich migdałów też może spowodować wiele nieprzyjemnych objawów i kłopotów ze zdrowiem. Liście rabarbaru również płatają figle. Łodyga jest jadalna, ale same liście nie. Zawierają kwas szczawiowy, który wiąże się z wapniem, przez co organizm może mieć problemy z absorpcją potrzebnej ilości tego składnika. Grzyby. Dla wielu ludzi pizza i makaron nie są aż tak smaczne bez dodatku grzybów. Wszyscy wiemy, że to nieprzewidywalny składnik, zwłaszcza jeśli pochodzi z lasu. Oto dwa najgroźniejsze gatunki. Muchomor sromotnikowy, Amanita phalloides, i muchomor jadowity, Amanita virosa. Karambola to nie najlepszy wybór dla ludzi o wrażliwych nerkach. Powinni unikać tego owocu. Prawidłowo działające nerki są w stanie przefiltrować toksyny, które zawiera karambola, ale w innych przypadkach odłożą się one w organizmie i mogą powodować problemy. Następny produkt na liście to gałka muszkatołowa. Jeśli tak jak ja uwielbiasz jej smak, to wysłuchaj mnie, zanim ją do czegoś dodasz. W niewielkich ilościach jest zdrowa, ale jeśli zaczniesz ją jeść łyżkami, to nabawisz się kłopotów. Wystarczą nawet 2 łyżeczki.
tuńczyk w puszce jest cudowny. Nie jest drogi i stanowi dobre źródło białka. Można z niego szybko przyrządzić pyszne danie. Bez gotowania. Sałata, chleb i parę innych składników. Smacznego! Jesz go od 3 do 5 razy w tygodniu? To możesz doświadczyć skutków ubocznych zwanych zatruciem rtęcią. Ma to związek z ilością i rodzajem spożywanego jedzenia. Tuńczyk w puszce zawiera rtęć, dlatego jedzenie go w dużych ilościach może doprowadzić do zatrucia. Medycy mówią, że wszystkie ryby zawierają rtęć, ale każdy gatunek inną ilość. Na przykład tuńczyk w puszce ma stosunkowo wysoką zawartość tego pierwiastka. Ryby morskie to świetne źródło kwasów omega-3 i innych składników odżywczych, których potrzebuje nasz mózg i organizm. Ale w razie czego wybieraj potrawy z niską zawartością rtęci. Oto kolejna ciekawostka. Jeśli zależy Ci na wysokiej zawartości kwasów omega-3 w tuńczyku z puszki, to wybierz wersję w wodzie, a nie w oleju. Olej z puszki miesza się z naturalnym tłuszczem ryby, więc po otwarciu i odsączeniu wylewasz kwasy omega-3 razem z nim. Jednak woda nie rozpuszcza tłuszczu. Tuńczyk w wodzie nie traci kwasów omega-3. Oleju możesz dodać już po odsączeniu wody. Dobra, nie popadajmy w panikę, ale mózg może przechowywać w pamięci krótkotrwałej tylko 7 bitów. Mój mózg chyba mniej. I nie próbujcie porównywać swojego mózgu z pojemnością telefonu, nawet tego, który mieliście w 2005 roku. Zwykły bajt to 8 bitów, dlatego nie jesteście w stanie zapamiętać swojego numeru telefonu. Nasza pamięć krótkotrwała działa jak tablica. Można z niej wyczytać kilka informacji, ale prędzej czy później zabraknie miejsca. Aby sprawdzić pojemność swojej pamięci roboczej, spróbujcie wykonać następujący test. Poproście znajomego o napisanie listy 10 słów i przeczytanie wam jej. Większość ludzi zapamięta zaledwie 7 lub mniej pozycji z tej listy. Koty nie odczuwają smaku cukru, bo nie muszą, jako że ich dieta oparta jest na mięsie. Są jednymi z niewielu zwierząt na naszej planecie, które nie potrafią odczuwać smaku słodkich rzeczy. Możecie nie wierzyć, ale na tym zdjęciu można zobaczyć milion różnych kolorów. W pełnym rozmiarze ma ono milion pikseli, a każdy z nich jest innego koloru. Prawdopodobnie nie potrafilibyście nazwać każdego z nich, ale wasze oko z pewnością dostrzeże różnicę, gdy zobaczycie je z bliska. Nie no, nie krępujcie się, nazwijcie każdy z nich, ja poczekam. Koniec czasu! Karaluchy są wytrzymałe, potrafią przetrwać trudne warunki i istnieją od czasów, gdy na naszej planecie rządziły dinozaury. Ale królowa termitów bije je wszystkie na głowę, bo może żyć nawet 50 lat. To najdłuższy wiek wśród owadów. Zwykłe termity żyją od 1 do 2 lat. Najsilniejsze mięśnie w ciele nie znajdują się w rękach czy nogach, ale w głowie. Żwacz jest głównym mięśniem odpowiedzialnym za żucie i musi być najsilniejszy, abyśmy mogli normalnie jeść. A znacie te mięśnie, które pozwalają poruszać uszami? To mięśnie skroniowe, znajdujące się, cóż, nad skroniami. One również pomagają w przeżuwaniu pokarmu. Zostawmy na chwilę ludzi. Pchły mogą skoczyć na wysokość 130 razy większą niż długość ich ciała. To trochę tak, jakby przeciętny człowiek potrafił przeskoczyć Empire State Building. Psy potrafią śnić, ale jeśli macie czworonożnego pupila, to prawdopodobnie wy mu się śnicie. Badania sugerują, że psy, podobnie jak ludzie, czerpią z codziennych doświadczeń, co odzwierciedla się właśnie w snach. Istnieją arbuzy wielkości winogron. Ogórki meksykańskie lub mysie melony wyglądają jak malutkie arbuzy, ale jednocześnie mają cytrusowy smak. Rawka błazen to jedno z najbardziej kolorowych stworzeń na świecie. Dla nas wygląda, jakby mieniła się kolorami tęczy, a dla przedstawicieli swojego gatunku jest jeszcze bardziej kolorowa. Ich oczy są w stanie dostrzec jakiś miliard odcieni więcej niż nasze. W Tybecie rosną jabłka Black Diamond, czarne diamenty, które nie są zielone czy czerwone, lecz ciemnofioletowe. W miejscu, w którym rosną w ciągu dnia, jest dużo światła ultrafioletowego, natomiast w nocy temperatura drastycznie spada, co sprawia, że skórka jabłek nabiera ciemniejszego koloru. Gdy hipopotamom jest zbyt gorąco, przez ich skórę sączy się różowawy płyn. Wkrótce pokrywa ich ciało i chroni przed oparzeniami słonecznymi. Tak, hipopotamy mają swój własny filtr przeciwsłoneczny. Kurczaki są najbliższymi żyjącymi potomkami tyranozaura. Naukowcy porównali DNA 68-milionowego T-Rexa z DNA 21 współczesnych gatunków i okazało się, że DNA kurczaków jest najbardziej zbliżone.
Leniwce potrafią wstrzymać oddech na dłużej niż delfiny. Ich serce zwalnia i mogą pozostać w tym stanie przez prawie 40 minut, podczas gdy delfiny muszą wypływać na powierzchnię co 10 minut, aby zaczerpnąć powietrza. Rozgwiazda nie ma mózgu ani serca, nie ma też płuc. Ma za to setki maleńkich nóżek, dzięki którym może chodzić, a także pompować nimi wodę przez swoje ciało. Woda działa u niej jak krew. Pszczoły miodne mają dwa żołądki. Jeden z nich służy do jedzenia, a drugi do przechowywania nektaru, który zbierają z kwiatów, aby móc przetransportować go do ula. Delfiny zawsze śpią z jednym okiem otwartym i nigdy nie mogą całkowicie zasnąć. Dzieje się tak dlatego, że nie oddychają automatycznie, jako że muszą stale wypływać na powierzchnię wody w poszukiwaniu powietrza. Gdyby spały, po prostu by utonęły. Ludzie są jedynymi zwierzętami, których mózg się zmniejsza. Tak, z wiekiem ma on tendencję do kurczenia się. Może się tak dziać nawet z powodu izolacji i samotności. Inne zwierzęta, a nawet niektórzy z naszych dalekich kuzynów jak małpy i szympansy, nie mają z tym problemów. Czosnek można spróbować stopami. Mamma mia! Wetrzyjcie ząbek bezpośrednio w stopy, wcześniej zdejmijcie skarpetki i poczekajcie. Substancja chemiczna odpowiedzialna za jego wyjątkowy zapach może być wchłaniana przez skórę, nawet jeśli ząbek nigdy nie był w ustach. Dziwne, co? Kozy alpejskie są absolutnymi mistrzami świata zwierząt we wspinaczce. Kozy z dziećmi zdają się przeczyć grawitacji, wspinając się po pionowych ścianach klifów, po których nie może chodzić żadne inne stworzenie. Kozły wolą płaskie tereny. Długość naszego życia jest zaprogramowana w komórkach. Te nieustannie się odnawiają i dzielą, ale mają też coś w rodzaju wewnętrznego zegara, który w pewnym czasie się zatrzymuje. Niektóre komórki przestają się dzielić wcześniej niż inne. Przeciętnie dzieje się to, gdy osiągniemy wiek 100 lat. Oznacza to, że gdybyśmy znaleźli sposób, aby oszukać nasze komórki i wyłączyć ten zegar, to potencjalnie moglibyśmy żyć wiecznie, albo tak długo, jak wystarczy nam pieniędzy. Oczy reniferów zmieniają kolor w zależności od pory roku. Latem, gdy dni są dłuższe i jaśniejsze, są brązowe, ale zimą, gdy jest ciemniej i dni są krótsze, ich oczy stają się niebieskie. Niebieski odcień pomaga im widzieć w ciemności i zapobiega wzrostowi ciśnienia w oku. Jest to związane z tym, że w ciemnych zimowych miesiącach źrenice są rozszerzone przez bardzo długi czas. Koguty chronią słuch, odchylając głowę do tyłu. W ten sposób zakrywają kanał słuchowy i działa to trochę jakby miały wbudowane zatyczki do uszu. Koguty wydają dźwięk o mniej więcej takim natężeniu, co pracująca piła łańcuchowa. Oj! Powierzchnia Ziemi nie jest równomiernie ukształtowana, co oznacza, że masa również jest nierównomierna. W związku z tym grawitacja nie jest taka sama we wszystkich miejscach na Ziemi. W Zatoce Hudsona w Kanadzie występuje tajemnicza anomalia. Grawitacja jest tam niższa niż w innych regionach otaczających ten obszar, a naukowcy uważają, że dzieje się tak z powodu roztopionych lodowców. W czasie ostatniej epoki lodowcowej region ten był pokryty lodem, który już dawno się roztopił, ale planeta nie zdążyła zregenerować się jeszcze po tym lodowym ciężarze. Grawitacja nad dowolnym obszarem jest proporcjonalna do jego masy. Lodowiec pozostawił ślad, który odepchnął część masy planety, co jest jednym z powodów, dla których przyciąganie w tym rejonie jest słabsze. Najsilniejsze trzęsienie ziemi miało miejsce w Chile i miało siłę 9,5 stopnia w skali Richtera. Gdyby trzęsienie ziemi kiedykolwiek osiągnęło magnitudę 12, mogłoby podzielić naszą planetę na pół. Wolałbym, żeby do tego nie doszło. Kiedy rekiny potrzebują porannej kawy, również udają się do kawiarni. W 2002 roku badacze odkryli na Oceanie Spokojnym obszar zwany White Shark Cafe, gdzie zimą przebywają żarłacze białe. Spędzają tam czas, opowiadając dowcipy i śmiejąc się z ludzi, których przestraszyły, a potem, gdy robi się cieplej, wracają na wybrzeże, by dalej nas straszyć. Ośmiornice mają trzy serca. Dwa pompują krew do skrzeli, a trzecie transportuje ją do innych narządów. A tak przy okazji, ich krew jest niebieska. Mają też aż 9 mózgów. Jeden z nich jest centralny, a 8 pozostałych, jak się domyślacie, kontroluje każde z odnóży. Orki to jedne z najinteligentniejszych stworzeń na naszej planecie. Słyszą swoje nawoływania z odległości kilkudziesięciu kilometrów i mają unikalne dźwięki dla każdego członka swojego stada. Te nawoływania działają podobnie jak ludzkie imiona. Cóż, to wszystko, co mam na razie do powiedzenia. Do widzenia! U przedstawicieli torbaczy torba lęgowa z reguły otwiera się ku górze, ale nie u wombatów.
Te zębate stworzenia uwielbiają kopać w ziemi, dlatego ich torby otwierają się do dołu, w kierunku tylnych łap. Dzięki temu dorosły wombat może ryć do woli, nie narażając przy tym młodych. Nawiasem mówiąc, inna nazwa torbaczy to workowce. Obejmuje kangury, koala i rzecz jasna wombaty. Pająki mają malutki mózg, ale za to ich sieć stanowi potężne narzędzie. Wykorzystują ją, by widzieć, słyszeć i czuć, co dzieje się dookoła. A to nie koniec. Pajęczyna służy też za swoisty rodzaj banku pamięci. Zamiast głowić się, gdzie ukrył ofiarę, pająk zostawia ją w sieci. Szczuroskoczki potrafią przetrwać długie lata bez dostępu do wody. Całe zapotrzebowanie pozyskują z nasion, którymi się odżywiają, a życie na pustyni nie stanowi dla nich żadnego problemu. Bazyliszki płatkogłowe umieją biegać po wodzie. Ich tylne kończyny są wyposażone w długie palce z płatami skóry rozkładającymi się w wodzie. W rezultacie zwiększa się powierzchnia, jaka wchodzi w kontakt z taflą. Jaszczurka musi zatem jedynie szybko przebierać nogami i po robocie. Kiedy apogon kardynał naje się za dużo pewnego konkretnego zooplanktonu, malutkie żyjątka zaczynają świecić wewnątrz ryby, sprawiając, że ta staje się widoczniejsza dla drapieżników. Kardynał wypluwa więc plankton, co wygląda jakby zionął niebieskim ogniem. Oceaniczne wody zamieszkuje pewna niezwykła meduza, która odkryła tajemnicę nieśmiertelności. Kiedy ma zakończyć życie, przekształca się na powrót do formy polipa i zaczyna cały cykl od nowa. I tak w kółko. Wyraki mają najwyższy stosunek wielkości oczu do gabarytów ciała. Zajmują one niemal całą powierzchnię głowy tego stworzenia. Dzięki swym wielkim ślepiom, wyrak widzi w nocy równie dobrze co za dnia. Na podbiciach stóp gekona znajdują się drobne włoski, które umożliwiają tym jaszczurkom bezproblemowe wspinanie się po każdej powierzchni, nawet jeśli chodzi o wasz sufit. Krewetka pistoletowa zawdzięcza swoją nazwę nietypowym szczypcom. Z reguły są otwarte, ale kiedy się zamykają, wyrzucają z ogromną prędkością pęcherzyk powietrza, który ogłusza ofiarę. Uderzenie jest tak silne, że generuje promień światła momentalnie podgrzewający wodę do temperatury równej temperaturze powierzchni Słońca. Dydelf to zmora każdego węża, jest bowiem odporny na jad. Węże stanowią też jeden z jego ulubionych przysmaków. Uwaga, nie mylić dydelfa z kitanką. Kiedy hipopotamowi jest za gorąco, wydziela przez skórę różowawą substancję, która pokrywa jego ciało i chroni przed poparzeniem. Surykatki też dużo przebywają na słońcu. Zwierzęta te mają wokół oczu ciemne obręcze, co sprawia, że prezentują się, jakby nosiły okulary przeciwsłoneczne. I dokładnie taka jest ich rola. Ciemne futro blokuje promienie i dlatego surykatki są w stanie patrzeć prosto w słońce. Papugi ze swoją zdolnością do imitowania ludzkiej mowy przy lirogonach mogą się schować. Ci naśladowcy potrafią nauczyć się i wydawać ponad 20 różnych dźwięków, w tym odgłos piły mechanicznej, szczekanie psa, dźwięk odpalanego silnika czy syreny przeciwpożarowej i naturalnie powtarzają też odgłosy innych ptaków. Koziorożec alpejski to zdecydowanie najlepszy alpinista w świecie zwierząt. Matki z młodymi zdają się przeczyć prawom grawitacji, gdy bez trudu pokonują pionowe urwiska, gdzie żadne inne stworzenie nie śmie nawet się zapuszczać. Natomiast samce, dla odmiany, preferują bardziej płaskie tereny. Jaszczurki są znane z tego, że odrastają im ogony, a czasem nawet inne kończyny. Ale to pestka przy tym, do czego zdolny jest aksolotl. U tych dziwacznych płazów regenerują się nawet tak złożone organy jak serce czy mózg. Szlachetny łosoś posiada wbudowany system nawigacji. Jego ciało reaguje na ziemskie pole magnetyczne, pozwalając rybie odnaleźć drogę w bezkresnych wodach oceanu. Strzel-bombardier w sytuacji zagrożenia wytryskuje z odwłoku żrącą ciecz w stronę napastnika. W wyniku reakcji chemicznej w ciele chrząszcza ciecz podgrzewa się do temperatury wrzenia. Pchły może i są malutkie, ale dzierżą za to tytuł najlepszych skoczków na świecie. Gdyby człowiek potrafił chycać jak te drobne insekty, byłby w stanie przeskoczyć wieżę Eiffla. Dwuparce już same w sobie są przerażające, a niektóre z ich mechanizmów obronnych dosłownie mrożą krew w żyłach. Na przykład w odpowiedzi na zagrożenie mogą wydzielać palący cyjanek. Inne świecą w ciemnościach. Ośmiornice mają trzy serca, z czego dwa pompują krew do skrzeli, a trzecie do pozostałych narządów. A tak przy okazji krew głowonoga jest niebieska. Ośmiornica ma również 9 mózgów.
jeden centralny oraz 8, jak nie trudno się domyślić, kontrolujących ruchy ramion. Konie mają na nogach żaby. A przynajmniej tak określa się tę część kopyta w niektórych częściach świata. U nas są to strzałki. Absorbują one wstrząsy podczas ruchu i pomagają w cyrkulacji krwi do serca. Nawiasem mówiąc, końskie kopyta są zbudowane z tego samego materiału, co nasze paznokcie czy włosy – z keratyny. Innymi słowy, konie biegają na paznokciach. Rozgwiazdy nie mają ani mózgu, ani serca. Nie mają też płuc. Posiadają natomiast setki małych nóżek, które pozwalają im się przemieszczać i pompują wodę przez ciało rozgwiazdy. Dla tych stworzeń woda jest jak krew. Żyrafy z pewnością nie są leniuchami. Potrzebują zaledwie 2 godzin dobrej jakości snu na dobę. Więcej, sen dzielą na krótkie 5-minutowe drzemki. Cykady nie mają naturalnych wrogów. Nie dlatego, że są na szczycie łańcucha pokarmowego. Chodzi o to, że zakopują się i zapadają w sen nawet na 13 do 17 lat. Żadne zwierzę nie może polegać na takim źródle pożywienia. Tygrysie paski są tak unikalne jak ludzkie odciski palców. Nie tylko futro jest pasiaste, również skóra tygrysa. A skoro mowa o liniach papilarnych, odcisk palca koali można omyłkowo wziąć za odcisk człowieka. Są do siebie nadzwyczaj podobne. Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni. Naukowcy uważają, że to zjawisko ma charakter wyłącznie społeczny. Ułatwiają komunikację bez słów. Od innych zwierząt wyróżniają nas też podbródki. Ten fenomen pozostaje jednak nadal tajemnicą. Może potrzebujemy ich, żeby nie oszukiwać, podciągając się na drążku? Może. Pigmejka karłowata to najmniejsza małpka na Ziemi. Jest tak filigranowa, że kciuk jest dla niej jak pień drzewa. Leniwcowi przy jego niespiesznym tempie życia strawienie jednego posiłku zajmuje nawet do miesiąca. Krowy mają 4 żołądki. No dobra, nie do końca. Mają 1 żołądek z 4 komorami. Dzięki temu są w stanie przetrawić trawę. Coś, czego człowiek i zwierzęta mięsożerne nie potrafią. Sowy nie umieją poruszać gałkami ocznymi. To dlatego, żeby spojrzeć w bok, muszą obracać całą głowę. Zasięg tego ruchu to niemal 360 stopni. Ustonuk to jedno z najbarwniejszych stworzeń na świecie. Dla nas wygląda jak tęcza, ale dla innego przedstawiciela własnego gatunku jak prawdziwa eksplozja kolorów. Oczy tego skorupiaka rozróżniają miliardy odcieni więcej niż oko ludzkie. Ślimaki mogą robić wrażenie spokojnych i łagodnych, ale w rzeczywistości mają nawet 15 tysięcy zębów. To więcej niż w szczęce rekina. Choć cechuje je znacznie lepszy węch niż ludzi, koty i psy mają relatywnie słaby zmysł smaku. Psy posiadają mniej więcej 5-krotnie mniej kubków smakowych od człowieka, a koty zaledwie kilkaset w porównaniu do naszych 9 tysięcy. Orki to jedne z najinteligentniejszych stworzeń na naszej planecie. Słyszą wzajemne nawoływania z odległości kilkudziesięciu kilometrów i mają unikalne zawołanie na każdą orkę w stadzie. Tak jak my, zwracamy się do siebie po imieniu. Wołanie płetwala błękitnego roznosi się na odległość setek kilometrów. Człowiek znajdujący się za blisko śpiewającego ssaka morskiego może nawet stracić słuch. Wieloryb jest głośniejszy niż silnik odrzutowca. Renifery zmieniają kolor oczu w zależności od pory roku. W lecie oczy renifera są złote, a w zimie niebieskie. Kiedy rogi tego ssaka rosną, są bardzo wrażliwe, ale kiedy zwierzę dorasta, po roże traci zewnętrzną warstwę skóry i staje się twarde jak kość. Wydry, gdy śpią na wodzie, trzymają się za łapy, inaczej prąd mógłby je rozdzielić. Koliber może pochwalić się najszybszym metabolizmem na świecie. Serce małego ptaszka bije z prędkością ponad 1200 uderzeń na minutę. To więcej niż 20 uderzeń na sekundę. Gdyby człowiek był jak koliber, musiałby pochłaniać od 25 do 40 kg jedzenia dziennie. Trąba słonia strukturą przypomina ludzki język. Składa się z wielu wzajemnie przeplatających się mięśni. Właśnie z tego powodu jest tak giętka. Motyle czują zapachy dzięki czułkom znajdującym się na ich głowie. Samice, zanim się posilą, smakują kwiaty stopami. Trzmiele są tak duże, że ich stosunkowo małe skrzydła teoretycznie nie powinny być w stanie ich unieść. Sekret tkwi jednak w kierunku ruchu. Skrzydła nie poruszają się w górę i w dół, a w przód i w tył. W ten sposób dookoła trzmiela powstaje mały huragan, umożliwiając owadowi unoszenie się z prądem wiatru. To jak surfing.
Guzik na czapeczce z daszkiem służy wyłącznie celom estetycznym i ma nawet swoją nazwę – Squatcho. Jego pierwotną funkcją było spięcie czterech części czapeczki, ale gdy produkcja uległa poprawie, element ten przestał być potrzebny i Squatcho został usunięty. Jednak bez niego czapki nie wyglądały już tak samo, dlatego też za naciskami klientów Squatcho powrócił. Pierwotnie buty na wysokim obcasie nie były przeznaczone na gale i studniówki. W X wieku jazda konna w butach na płaskiej podeszwie była dość trudna, a stopy wielu jeźdźców stale wypadały ze strzemion. Wyższe obcasy pomogły uporać się z tym problemem. Dzięki nim stopa pewniej trzymała się na miejscu, a dzięki temu popularność obcasów rosła. Nie minęło wiele czasu, a stały się modnym dodatkiem pasującym do stylowych strojów. Znane osobistości nie chciały się bez nich pokazywać. Jazda konna w fantazyjnych obcasach była odpowiednikiem posiadania luksusowego samochodu. Choć na początku obcasy nosili głównie mężczyźni, panie podchwyciły kultowy trend w XVII wieku i od tamtej pory pozostaje on jednym z największych. W starożytnym Rzymie sól była tak cenna, że ludzie nazywali ją nawet białym złotem. Przy palącym upale i braku lodówek jej celem było konserwowanie żywności, głównie mięsa i ryb. Dodatkowo sprawiała, że wszystko było smaczniejsze. Sal, czyli po łacinie sól, była również formą wypłaty. Stąd właśnie pochodzi angielskie słowo salary, czyli pensja. Ryż jest najstarszym uprawianym produktem w historii ludzkości. Jako dzika trawa rósł już około 15 tysięcy lat temu w małej dolinie w Azji Południowo-Wschodniej. Dziś serwuje się go na całym świecie, bywa podstawą niektórych diet oraz popularnym składnikiem na stołach 3,5 miliarda ludzi. Trudno byłoby sobie wyobrazić świat bez rozmów wideo, z których korzystamy, za pośrednictwem kamery w telefonie lub laptopie. Technologia ta pomogła we wprowadzeniu takich innowacji jak praca w domu. Mimo to pierwotny cel tego wynalazku był nieco inny. W 1993 roku badacze z Uniwersytetu w Cambridge uznali to za frustrujące, gdy robili sobie przerwę na filiżankę kawy i okazywało się, że dzbanek jest pusty. Wynaleźli więc urządzenie do monitorowania dzbanka i podłączyli do niego kamerę, która przesyłała do ich komputera transmisję na żywo. Dzięki tym badaczom możemy teraz pracować w piżamie. Alberta Einsteina znamy z różnych osiągnięć, ale jest coś, co współwynalazł, a o czym niewielu pamięta. Wraz ze swoim studentem wymyślił zmodyfikowaną lodówkę. Nie jest ona podobna do tych, których używamy dzisiaj. W latach 20. XX wieku lodówki nie były do końca bezpieczne, ponieważ wytwarzały trujące gazy. Einstein chciał stworzyć bezpieczniejszą wersję, która nie wymagała prądu, nie miała ruchomych części, a do działania potrzebowała jedynie źródła ciepła. Niestety zabrakło funduszy, więc projekt upadł. Później w latach 50. popularne stały się lodówki elektryczne. W 2008 roku inżynierowie z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskrzesili ten retro projekt. Wciąż nad nim pracują, ale gdy skończą, lodówka Einsteina przyda się na terenach wiejskich, niepodłączonych do prądu, a także osobom, które chcą żyć poza zasięgiem. Ułożenie liter na klawiaturze nie jest zbyt intuicyjne. W latach 70. XIX wieku Christopher Scholz wymyślił układ, który zapewniał dwukrotnie szybsze pisanie. Okazało się jednak ono nieco za szybkie, bo maszyny ciągle się zacinały. Opracował więc układ QWERTY i zmusił tym samym maszynistki do przyjęcia stylu dziobania. W ten sposób szukały one liter i pisały powoli, używając palców wskazujących. Układ ten zachował się do dziś, a ludzie na całym świecie jakoś się do niego przystosowali. Plastikowy koniec sznurowadła to skówka, której ludzie używają od czasów starożytnego Rzymu. Oczywiście nie mieli wtedy plastiku, więc skówki były wykonane z kamienia, szkła lub metalu. Bardzo bogaci ludzie mogli ozdobić swoje buty metalami szlachetnymi, takimi jak mosiądz czy srebro. Co było pierwsze? Telewizor czy pilot? Technologia, która funkcjonuje w pilocie, jest starsza o kilkadziesiąt lat. W 1898 roku Nikola Tesla stworzył maszynę do sterowania urządzeniami mechanicznymi za pomocą fal radiowych. Początkowo próbował sprzedać pomysł, ale potencjalni nabywcy nie byli zainteresowani. Wyprzedził swoje czasy, gdyż w 1956 roku zdalne sterowanie zostało dostatecznie zastosowane w telewizorach.
W 1945 roku inżynier Percy Spencer przypadkowo wynalazł coś genialnego. Pracował nad nową lampą próżniową, magnetrodem, który był używany we wczesnych systemach radarowych. Podczas pracy nad projektem odkrył, że czekolada w jego kieszeni roztopiła się. Zdając sobie sprawę z potencjału grzewczego magnetronu, użył go na ziarnach kukurydzy, które zamieniły się w popcorn. Następnie spróbował przetestować go z jajkami, ale zrobiło się trochę nieciekawie. Zbudował więc metalowe pudło, zatrzymując energię w środku i tak powstała pierwsza kuchenka mikrofalowa. W 1733 roku pewien książę w Anglii poprosił architekta Williama Kenta do wykonania urządzenia do przewożenia jego dzieci. William zgodził się i zbudował pierwszy w historii wózek, ale nikt nie musiał go pchać, ponieważ był to mini powóz z zaprzężonymi kozami lub kucykami. Niestety powstało ich tylko kilka, ponieważ były bardzo drogie. Ponad 100 lat później, w 1848 roku, pojawił się pierwszy, bardziej przystępny cenowo wózek z uchwytami do pchania. Amerykańska policja często kojarzy się z donutami i faktycznie jest ku temu powód. W latach 50. policjanci, którzy pracowali na nocnych zmianach, mieli trudności ze znalezieniem miejsca, w którym można byłoby coś przekąsić. Sklepy z donutami były w tych czasach przedsiębiorstwami rodzinnymi, które przez całą noc ciężko pracowały, piekąc świeże donuty na kolejny dzień. Były przez to bardziej narażone na niebezpieczeństwo, więc powstał idealny związek. Pożywienie dla policji i dodatkowa ochrona dla sklepów. Strzelanie folią bąbelkową jest doskonałym źródłem relaksu. Przydaje się też jako ochrona delikatnych przesyłek. W 1957 roku dwóch inżynierów skleiło dwie zasłony prysznicowe, pomiędzy którymi uwięziły się bąbelki powietrza. Tak powstała pierwsza folia bąbelkowa. Początkowo jednak nie przyjęła się na rynku. Jakiś czas później próbowano ją sprzedawać jako izolację szklarni, ale to też się nie udało. Wszystko zmieniło się w 1960 roku, kiedy IBM musiało wysłać delikatne części komputerowe. Folia bąbelkowa była idealna, a oni kontynuowali współpracę. Korzystanie z mapy w telefonie jest bardzo wygodne, ale kiedyś dostępne były jedynie mapy papierowe. Konkurencja była do tego stopnia ostra, że kreślarze umieszczali na nich fikcyjne miejsca, aby zapobiegać plagiatom. I tak jedno z tych fałszywych miast powstało naprawdę. Agloe w Nowym Jorku zostało narysowane na mapie przez General Drafting Company. Inny, konkurencyjny producent map również umieścił to miasto na swojej mapie i się zaczęło. W sądzie okazało się jednak, że w 1950 roku zbudowano w tym miejscu sklep ogólnospożywczy. Właściciel na podstawie mapy założył, że Agloe to prawdziwy obszar, więc nazwał tak swój sklep. Nie stwierdzono więc żadnego naruszenia, gdyż technicznie rzecz biorąc Agloe było prawdziwe dzięki sklepowi. W 1943 roku Vesta Stat z Illinois pracowała przy zabezpieczaniu paczek. Była rozczarowana kiepską papierową taśmą, gdyż ta rozpadała się pod wpływem wilgoci. Poprosiła więc swojego szefa, aby spróbował zrobić wodoodporną taśmę. Jej prośba została jednak zignorowana, więc kobieta napisała list do prezydenta Roosevelta z pomysłem, jak stworzyć lepszą taśmę. Nie tylko wyjaśniła w nim swoją koncepcję, ale także zaopatrzyła ją w szczegółowe projekty. Ten zaaprobował pomysł i nakazał wprowadzenie zmian. Nowa taśma była tak pomocna w transporcie towarowym, że każdy chciał ją mieć. Zaczęto ją nawet sprzedawać w sklepach z narzędziami. W latach 50. wiele osób owijało nią kanały wentylacyjne, więc nazwano ją taśmą izolacyjną. Klej na lepkiej stronie nie sprawdzał się jednak w zimnych i gorących temperaturach, co powodowało odklejanie się taśmy. Mimo to ludzie nadal używali jej do prawie wszystkiego. Słuchajcie, dodatkowy otwór w górnej części zlewu ma kilka ukrytych funkcji. Po pierwsze, w razie gdy ktoś zapomni zakręcić kran, woda nie przeleje się i nie zaleje łazienki. Po drugie, daje ujście powietrzu, dzięki czemu woda szybciej płynie w kanalizacji. Te dwa otwory na bokach trampek służą nie tylko wentylacji. Owszem, oddychające obuwie jest ważne dla każdego sportowca, natomiast atleci przewlekają przez nie sznurowadła, żeby buty lepiej przylegały do ich stóp. Donaty mają dziurki w środku, nie oznacza ona jednak O, jak wskazuje pisownia oponki, oraz nie jest tam, aby łatwiej ją było chwycić. Dzięki niemu masowe smażenie jest łatwiejsze i przy okazji wszystkie mogą się równomiernie zarumienić.
Większość metalowych zamków błyskawicznych ma wmontowany ukryty mechanizm zamykający, który uratuje Was przed niezręcznymi sytuacjami, takimi jak rozpięty rozporek. Nie zostawiajcie listka zamka odchylonego do góry, gdy ściągniecie go w dół, automatycznie się zamknie. Wszystko to dzięki maleńkim rowkom tuż pod listkiem. W niemal każdej amerykańskiej publicznej toalecie jest duży odstęp między podłogą a drzwiami kabin. Powodem takiego braku prywatności jest zminimalizowanie komfortu. Dzięki temu nikt nie będzie długo korzystał z toalety i nie utworzą się kolejki. Poza tym ułatwia to sprzątanie oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa w razie nagłego wypadku. Zsiadłe mleko wydziela gazy, jak większość żywności, gdy się psuje. Typowa plastikowa butelka ma okrągłe wgłębienie na boku. Gdy gaz kumuluje się wewnątrz, butelka się rozszerza, wypychając tym samym wgłębienie. Poza tym, jeśli chcecie zachować mleko na później i je zamrozić, te zamarznie, zajmując tym samym więcej miejsca we wnętrzu pojemnika. Zagłówki w samochodzie zapewniają wygodę, zaś te wyjmowane – bezpieczeństwo. Po wyciągnięciu jednego z nich zobaczycie dwie dość wytrzymałe rurki. Jeśli zdarzy Wam się zatrzasnąć w samochodzie albo w nim utkniecie, z łatwością wybijecie szybę tymi właśnie prętami. Piana podczas kąpieli nie tylko ładnie pachnie, ale reguluje również temperaturę wody. Bąbelki zatrzymują ciepło, dzięki czemu dłużej nacieszycie się kąpielą. Jednak sztuczka ta działa tylko z akrylowymi wannami. Te wykonane z metalu szybciej tracą ciepło. W wielu kubkach i filiżankach znajdziecie małe otwory, które również mają swój cel. Zostały zaprojektowane z myślą o zmywarkach. Dzięki tym otworkom woda łatwiej spływa podczas wyjmowania ich z urządzenia i nie zachlapują podłogi. Ponadto ułatwiają cyrkulację powietrza, dzięki czemu nie pękają podczas parzenia herbaty. Na końcówkach niemal wszystkich metrówek znajduje się metalowa obwódka z małym otworkiem. Można go założyć na gwóźdź lub śrubkę, aby samodzielnie dokonać pomiarów. Czasami na krawędziach tych końcówek znajdują się małe zaostrzenia. Jest to przydatne wtedy, gdy chcemy coś zaznaczyć, ale nie mamy ołówka pod ręką. Nie bez przyczyny gałki do drzwi robi się zwykle z mosiądzu, brązu i czasami z miedzi. Mają działanie antybakteryjne, dzięki czemu mikroby nie mogą się rozwijać. W ciągu kilku godzin zabijają cały arsenał szkodliwych bakterii. Mimo to pamiętajcie o umyciu rąk po dotknięciu takiej gałki. Haczyki na sklepowych wózkach również mają swój cel. Nie chcecie kłaść swoich kurtek obok ziemniaków czy cebuli. Lepiej powiesić je na haczyku. Dzięki niemu będziecie mieli więcej miejsca w środku. Wózki mają również przydatną dodatkową kratkę. Jak tylko go zapełnicie, wystarczy ją odchylić i zaczepić koszyk z dodatkowymi zakupami. Połóżcie go między poziomą belką nad kołami, a kratką z haczykiem. Zaostrzona końcówka znajdująca się na zakrętce maści też ma swój cel. Większość tubek jest zwykle uszczelniona folią. Lepiej nie otwierać jej palcami, chyba że chcecie pożegnać się z paznokciami. Końcówka ta z łatwością przebije większość takich zabezpieczeń. Paczka wacików ma sznurki, które można zawiesić na haczyku albo uchwycie. I nie, nie ma potrzeby ich rozwiązywać oraz ponownie zawiązywać. Przyjrzyjcie się spodowi paczki. Ma perforowaną linię. Rozerwijcie ją i wyciągnijcie wacik. Jeśli próbowaliście kiedyś kadridża do Nintendo, na pewno się zgodzicie, że ma odrażający smak i zostawia w ustach gorzko-kwaśny posmak. Kartridże pokryte są benzoosanem denatonium, jednym z najobrzydliwszych znanych smaków. Ma on jednak ukrytą funkcję. Dzięki temu żaden gracz nie postanowi go połknąć. Gdy kupujemy coś nowego, na przykład torby, buty i inne obiekty, często znajdujemy w środku żel krzemionkowy. Lepiej go nie wyrzucać. Pełni funkcję pochłaniacza wilgoci. Ilekroć zamoczycie buty, warto włożyć do środka saszetkę z takim żelem. Szczotki na schodach ruchomych wcale nie są tam po to, aby czyścić czy polerować Wasze buty. Pełnią funkcję bezpieczeństwa. Dzięki nim płaszcze czy nogawki spodni nie zostaną wciągnięte między panele schodów, gdy stoicie zbyt blisko poręczy.
Wyszczerbione krawędzie monet nie są jedynie ozdobą. Dawniej wybijano je z metali szlachetnych, aby ukazać ich rzeczywistą wartość. Niektórzy odcinali te krawędzie, sprzedawali przerobione monety w tej samej cenie, a z odciętych brzegów wytapiali nowe monety. Aby temu zapobiec, mincerze dodali wzory, dzięki którym można było rozpoznać poucinane monety. Zauważyliście małe otworki u spodu kłódki? Ich ukrytym celem jest odprowadzanie wody w celu uniknięcia rdzewienia. To przy okazji najwygodniejsze miejsce na oliwiania kłódki. Wystarczy wpuścić jedną kroplę oleju do środka, żeby działała jak nowa. Nie bez przyczyny butelki mają długie szyjki. Jeśli chcecie cieszyć się zimnym napojem, trzymajcie je właśnie za szyjkę, a nie dolną część. To samo tyczy się szklanek z nóżkami. Zapobiegają one nagrzewaniu się napoju. Marginesy w notatnikach to nie dodatkowe miejsce na notatki. Tak naprawdę wynaleziono je w celu ochrony zapisków. Dawniej ludzie żyli ze szczurami, które pałaszują wszystko w zasięgu wzroku. Papier też. Mimo to nie były w stanie przeżyć więcej niż miejsce zostawione na marginesach. Ta czarna kratka na drzwiczkach mikrofalówki nie jest jakąś tam ozdobą. Nazywa się tarcza Faradaya i zapobiega wydostawaniu się mikrofali z piecyka. Przyspiesza również proces grzewczy, żebyście mogli wcześniej zjeść resztki z poprzedniego dnia. Poza tym blokuje sygnały telefoniczne. Jeśli męczy Was częste odbieranie telefonów, wystarczy włożyć urządzenie do mikrofali, tylko jej nie włączajcie. Pojemnik na tiktaki został zaprojektowany tak, żeby przy każdym otwarciu wydawał jedną miętówkę. W pokrywce znajduje się otwór, który ma taki sam kształt co drażetka. Odwróćcie pojemnik do góry dnem, delikatnie potrząśnijcie i powoli otwórzcie. Zobaczycie tylko jednego tiktaka czekającego na swoim miejscu. Tak więc jeśli otwieraliście pudełeczko i wytrząsaliście 5 lub więcej sztuk, to cały ten czas źle jedliście tiktaki. Małe otworki w oknach samolotu powstały z myślą o kontrolowaniu ciśnienia wewnątrz kadłuba. Chronią je również przed zamgleniem podczas zmian temperatury. Okrągły kształt okien umożliwia też równomierny rozkład ciśnienia, co zapobiega ich deformacji. Niebieskie włosie na sztuteczce do zębów informuje o konieczności wymiany na nową. Ilekroć wejdzie w kontakt z wodą, pigment ten ulega wybieleniu. Im częściej szczotkujecie zęby, tym kolor staje się bledszy. Potrójny uchwyt na kanistrze ułatwia niesienie go we dwójkę i przy okazji równomierne rozmieszczenie benzyny w środku. Kanistry posiadają również drugi otwór, który należy odkręcić przed wlaniem benzyny do baku samochodu. Przepływ powietrza zapobiegnie nadmiernemu wylewaniu się płynu. Nie zmarnujecie już benzyny. Języczek na lusterku wstecznym również ma swoją funkcję. Można na nim zawiesić odświeżacz powietrza, kultowe kostki piankowe, pamiątkę ukończenia studiów i inne przydatne rzeczy. Ale to tak naprawdę przełącznik między trybem dziennym a nocnym. Pomaga odbijać blask świateł jadącego za wami samochodu, który może was oślepiać. Przyjrzyj się uważnie przodowi swojej bluzy. Dobra, na razie zignorujmy plany po pizzy. Zauważyłeś kiedyś ten szef w kształcie litery V tuż pod kołnierzykiem? Ta mała naszywka w kształcie litery V to nie modny dodatek. Pełni więcej niż jedną funkcję. Wykonana z podwójnej warstwy tkanego materiału, podobnie jak ściągacze i mankiety, wstawka ta pozwala nam zakładać bluzę przez głowę i chroni dekolt przed utratą kształtu z czasem. Gdy wciągasz bluzę przez głowę, wstawka w kształcie litery klina rozciąga się, zapewniając więcej miejsca na głowę. Poza tym wchłania pokaźną ilość potu. Klatka piersiowa to główny rejon pocenia się. Wystarczy rzut oka na koszulkę po dowolnym treningu. Z drugiej strony klin jest niewielki, więc też ma ograniczone możliwości. Ta dodatkowa kieszonka po prawej stronie marynarki jest nazywana kieszonką na bilety. W dawnych czasach jeźdźcy trzymali tam bilety na opłaty w punktach poboru, dzięki czemu nie musieli za każdym razem odpinać marynarki. Kiedy zaczęto powszechnie korzystać z pociągów, kieszonka ta idealnie sprawdzała się na bilety i karnety. Lewa kieszonka na piersi służy do trzymania chusteczki do nosa, tak by nie wciskać jej do innej, często brudnej i pełnej innych drobiazgów kieszeni spodni. Metalowe suwaki mają wbudowany ukryty zamek. Kiedy następnym razem założysz spodnie, szorty lub spódnicę, nigdy nie zostawiaj uchwytu suwaka skierowanego do góry. Ustaw go w dół, a zamek automatycznie się zablokuje.
Aby wyłączyć irytujące pikanie mikrofalówki, sprawdź dokładnie przedni panel w poszukiwaniu przycisku odpowiadającego za dźwięk. Być może czeka tam na ciebie od samego początku, dopraszając się o wciśnięcie. Jeśli nic nie znajdziesz, spróbuj nacisnąć i przytrzymać 1, 0, stop lub anuluj, co spowoduje wyłączenie dźwięku lub aktywację funkcji blokady. Oczywiście może się zdarzyć, że mikrofalówka nie ma takiej funkcji, wtedy po prostu musisz z tym żyć. Wkłady kart Nintendo Switch mają ukrytą funkcję bezpieczeństwa o wybitnie nieprzyjemnym smaku. Choć substancja ta nie jest toksyczna, benzoesan denatonium powlekający wkłady nadaje im kwaśny, pieprzny i gorzki posmak, co ma zapobiegać połknięciu ich przez dzieci. Ten związek chemiczny ma wybitnie intensywny, gorzki smak, dlatego powszechnie stosuje się go, aby powstrzymać ludzi przed połykaniem rzeczy, których połykać nie powinni. Korzystając z publicznej toalety, nie zaznasz zbyt wiele prywatności, szczególnie gdy drzwi nie dochodzą do podłogi, ale te szerokie szczeliny są tam nie przez przypadek. Mają zapewnić dostęp w razie nagłej potrzeby, gdyby osoba znajdująca się w środku potrzebowała natychmiastowej pomocy. Przestrzeń ta pozwala też na wentylację i sprawia, że ludzie nie mają ochoty przesiadywać w toalecie zbyt długo. Wykałaczki mają wbudowany stojaczek, by nie trzeba było ich po prostu kłaść na stole. Wystarczy odłamać górną część. To takie proste. Połóż ją na stole, a wykałaczkę umieść między nacięciami. Oczywiście z piczastym końcem do góry. Teraz nie będzie bezpośrednio dotykać stołu i się brudzić. To samo możesz zrobić z jednorazowymi pałeczkami. Odłam górną część, zanim je rozdzielisz. Te maleńkie wgłębienia na piłeczkach golfowych są niezmiernie istotne. Dają piłeczce większą siłę nośną i zmniejszają opór powietrza. To znaczy, że dzięki nim piłka poleci dalej. Wgłębienia te występują w dwóch rodzajach, w kształcie sferycznym i sześciokątnym, a każda najmniejsza zmiana wpływa na sposób pracy piłki. Wybieraj więc uważnie. Pudełka z folią mają ukryte małe uchwyty, dzięki którym rolka nie będzie wyskakiwać z pudełka. Po bokach pudełka znajdują się małe kartonowe wypustki, które blokują się w rolce, co przy okazji ułatwia wysuwanie folii. Wystarczy je wcisnąć, a twoje problemy z folią skończą się raz na zawsze. Szkoda, że nie wszystko w życiu jest takie proste. Siedem promieni na koronie Statuły Wolności nie reprezentuje siedmiu muszczy siedmiu kontynentów. Mają symbolizować promienie słoneczne i tworzyć aureole, pokazując jej boski charakter. W Stanach Zjednoczonych pieniądze drukowane są przez tuzin różnych banków rezerwy federalnej, więc jeśli chcesz wiedzieć, skąd pochodzi dany dolar, szukaj małych kodów. A1 – Boston, B2 – Nowy Jork, C3 – Philadelphia, D4 – Cleveland, E5 – Richmond, F6 – Atlanta, G7 – Chicago, H8 – St. Louis, I9 – Minneapolis, J10 – Kansas City, K11 – Dallas, L12 – San Francisco. Szczecina z boku ruchomych schodów znajduje się tam, by ludzie trzymali się z dala od krawędzi. No wiesz, mniejsze ryzyko zaklinowania się torby czy sznurowadła. A słyszałeś o przypadku zaklinowania się ośmiornicy? No dobra, to było naciągane. Staromodne poduszki na szpilki w kształcie pomidora i truskawki to nie tylko miejsce na wbijanie igieł. W truskawce znajduje się pilniczek. Kiedy więc wbijasz w nią szpilki i igły, nie tylko chroni je przed rdzą, ale też je naostrza. Niektórzy na stacji benzynowej wciąż zapominają wyjąć wąż pompy z baku po zatankowaniu. Na szczęście wiele dystrybutorów zdało sobie z tego sprawę. Jeśli więc zdarzy ci się nie wyjąć węża i próbować odjechać, magnetyczne złącze automatycznie odłączy go, gdy dojdzie do naciągnięcia. Różnokolorowe zamknięcia opakowania chleba to system kodowania kolorami. Określony kolor wskazuje, w jakim dniu chleb został upieczony. Zazwyczaj są to niebieskie zamknięcia dla poniedziałku, zielone dla wtorku, czerwone dla czwartku, białe dla piątku i żółte dla soboty. Na spodzie większości produktów kosmetycznych znajdziesz mały symbol, który informuje o tym, jak długo zachowują one swoją przydatność do użycia. Na przykład 2M oznacza 2 miesiące od otwarcia. Niektóre kurtki mają dodatkowe paski z guzikiem na ramieniu i, jak pewnie się już domyślasz, mają one swoją funkcję. Zostały dodane, by utrzymywać pasek torebki czy szelki plecaka w miejscu. Pompony na czapkach nigdy nie były wyłącznie modnym dodatkiem. Oryginalnie miały chronić głowę marynarza przemieszczającego się na statku przed uderzeniem.
Pompon dotyka sufitu? Zachowaj ostrożność. Nie znajdziesz ich na każdej taśmie mierniczej, ale diamenty lub czarne kropki zostały dodane, by pomóc wykonawcom zmierzyć prawidłowe rozmieszczenie kołków w ścianie. Te małe dziurki na twojej czapce baseballowej? Nie, nie są jakimś modnym wymysłem, który zadomowił się na dobre. Te otworki nazywamy oczkami. Służą odpowiedniej wentylacji i przewiewności nakrycia głowy. Na twoim zamku błyskawicznym znajduje się oznaczenie YKK. To żaden tajny kod. Te trzy litery pojawiają się uniwersalnie na zamkach błyskawicznych w każdym kraju świata, bo to symbol największego producenta zamków błyskawicznych na świecie, grupy YKK. Każda puszka napoju gazowanego posiada zawleczkę pozwalającą ją otworzyć, a każda zawleczka ma stosunkowo duży otwór w górnej części. Tak, ułatwia to wsunięcie palca pod zawleczkę, ale nie taki jest jego główny cel. Przede wszystkim ma pomóc utrzymać słomkę w miejscu. Następnym razem, gdy sięgniesz po puszkę, przekręć zawleczkę i włóż do środka słomkę, aby ją unieruchomić. Jednorazowe pokrywki zapobiegają wylewaniu się napoju z kubka, ale to nie jest ich jedyne przeznaczenie. Pokrywki mają też specjalnie zaprojektowane wypustki, dzięki którym mogą pełnić funkcję podstawki, dobrze przywierając do dna kubka. Maleńka czarna kropka między obiektywem a lampą błyskową z tyłu iPhone'a ma w rzeczywistości bardzo ważną funkcję do spełnienia. To trzeci mikrofon, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku, ponieważ eliminuje szumy i znacznie lepiej odbiera twój głos, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu. Niektóre kanistry na benzynę mają dwa zakręcone otwory. Nie chodzi o to, by pasowały do węży różnej średnicy. Drugi otwór należy odkręcić przed napełnieniem kanistra, by zapobiec bulgotaniu. W ten sposób powietrze z kanistra ma szansę swobodnie wydostać się na zewnątrz, a wlewanie benzyny przebiega gładko. Ta mała strzałka obok symbolu gazu na desce rozdzielczej samochodu pokazuje, po której stronie samochodu znajduje się bak. To bardzo pomocne, szczególnie jeśli tankujesz samochód z wypożyczalni. Spójrz na czek. Widzisz to oznaczenie MP w pobliżu linii podpisu? Oznacza, że drukarka użyła mikrodruku jako jednego ze środków zabezpieczających. Dla niewprawnego oka wygląda to jak zwykła linia, ale w rzeczywistości są to terminy, takie jak nazwa banku, autoryzowany podpis, rząd Stanów Zjednoczonych, a nawet oryginalny dokument. Ten mały, okrągły element, który znajduje się pod zakrętką butelki, nie jest jakąś pozostałością po procesie produkcji. Wraz z nakrętką zapewnia szczelniejsze zamknięcie butelki. Dzięki temu nawet jeśli odwrócisz ją do góry dnem, płyn nie wycieknie ze środka. Plastikowy dysk pod nakrętką lub kapslem utrzymuje gaz w napojach gazowanych, zapewniając dodatkowe uszczelnienie. Wgłębienie na dnie butelki wina nosi nazwę punt. Ma też ważną funkcję. Sprawia, że butelki są mocniejsze, więc w razie upuszczenia ciśnienie nie powinno wysadzić korka z szyjki.